Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej sesji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych na sali jest 13 radnych. Nasze obrady są w związku z tym prawomocne. Pani Kozdruj zgłaszała swoją nieobecność. Pani radna Barbara Pawełek, mamy nadzieję, że dotrze jeszcze. Pozostali radni są obecni. Chciałem na wstępie przywitać bardzo serdecznie pana wójta wraz z pracownikami Urzędu Gminy, panem zastępcą wójta oraz panią sekretarz, panią Kingę Broszkiewicz-Kuchno, pana prezesa spółki Ekognojnik, pana Marka Białkę, który dzisiaj też w nowej roli na tej sali jest. Nie mieliśmy przyjemności z panem rozmawiać po objęciu przez pana funkcji prezesa spółki Ekognojnik. Bardzo nam miło. Witamy również panią Magdę Wnęk, kierownika referatu oświaty. Państwa z obsługi Rady, panią Paulinę Gajec, bardzo serdecznie witamy oraz pana Grzegorza Reczka, naszego informatyka. Proszę Państwa, chciałem zapytać w tym momencie o przesłany porządek obrad. Czy są jakieś wnioski do przesłanego porządku obrad? Proszę zgłaszać, jeśli takowe są. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, panie przewodniczący, chciałbym wprowadzić uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie przeprowadzenia w roku 2022 restrukturyzacji zadłużenia gminy Gnojnik oraz zmienić porządek uchwał związany z przesunięciem uchwały odnośnie SIM-u jako pierwszej. Dziękuję. To może po kolei. Pierwsze, pan wójt zgłaszał wniosek o uzupełnienie naszego porządku obrad w punkcie 5. Podjęcie uchwały w sprawie, panie wójcie, jeszcze raz, jakby pan wolniej powtórzył, tak żebyśmy mieli możliwość zanotować tytuł tej uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie przeprowadzenia w roku 2022 restrukturyzacji zadłużenia gminy Gnojnik. Czy ma pan, panie wójcie, propozycję, w którym miejscu porządku obrad, czy po uchwałach budżetowych i zmian w wieloletniej prognozie finansowej? Tak, myślę, że po uchwałach budżetowych, żeby to było w jednym segmencie tych uchwał finansowych. Dobrze, poddaję pod głosowanie pierwszy wniosek formalny pana wójta o uzupełnienie porządku obrad w sprawie uchwały, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie restrukturyzacji zadłużenia gminy Gnojnik. Kto z pań i panów radnych jest za uzupełnieniem porządku obrad o tą uchwałę? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, jednogłośnie. Drugi wniosek formalny pana wójta o przesunięcie z porządku obrad uchwały, która w pierwotnym zaproszeniu była w punkcie 6 litera L, zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku do punktu A. Tak, panie wójcie? A. Na samym początku bloku uchwał. Kto z pań i panów radnych jest za przesunięciem tej uchwały na początek bloku uchwał? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Ja jeszcze mam jeden wniosek do porządku obrad o wprowadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Gnojnik, pana Sławomira Paterka,
ten projekt uchwały wpłynął od Komisji Skargi i Wniosków. Temat no dość długo się ciągnie. Mamy w tej chwili finał tej sprawy. Projekt uchwały wpłynął no już po wysłaniu zawiadomień, dlatego nie został tu w pierwotnym zaproszeniu ujęty. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie 6 litera, no teraz się nam przesunie, na samym końcu bloku uchwał, kolejnej uchwały G, litera to będzie? M, C, D, F, G, H, J, K, L, E, U, M, F, M, N będzie prawdopodobnie, bo N. Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Gnojnik Sławomira Paterka. Proszę o podniesienie ręki. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Dobrze. W związku z tym, proszę Państwa, dla formalności teraz przegłosowujemy cały porządek obrad w takim brzmieniu, jak zostały po kolei te uchwały wprowadzane. Czyli głównie chodzi o punkt 6, podjęcie uchwał w sprawie. I tutaj ta zmiana, o której pierwsze mówiliśmy, czyli uchwała w sprawie SIM-u na początek, wyrażenia stanowiska w sprawie restrukturyzacji po uchwałach dotyczących budżetu, czyli zmiany uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej oraz na samym końcu uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta. Kto z pań i panów radnych jest za takim porządkiem obrad? Proszę o podniesienie ręki. Teraz cały porządek obrad przegłosowujemy. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2021 roku. Protokół był dostępny w Biurze Rady. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. W tym momencie jesteśmy w punkcie 4 porządku obrad. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Ostatnia sesja miała miejsce 30 września, 6 października. Podpisywanie uchwał. 11 października zgodnie z wolą Rady Gminy przygotowywałem wystąpienie do prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej o kontrolę doraźną w zadaniu budowa budynku wielofunkcyjnego w Uszwi. I teraz chciałem przeczytać odpowiedź na to pismo, jaka do nas wpłynęła. Wpłynęła odpowiedź 3 listopada. W odpowiedzi na pismo znak z dnia 18 października uprzejmie informuję, że przedstawione w powyższym piśmie zagadnienia zostaną wykorzystane podczas kolejnej kontroli gospodarki finansowej gminy Gnojnik prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie zgodnie z posiadanymi kompetencjami określonymi przepisami artykułu 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Podpisał prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, pan Mirosław Legutko. Pozostawiam bez komentarza. 17 października odbył się koncert dla świętego Jana Pawła II w Lewniowej. Bardzo ładna uroczystość. Dziękuję organizatorom za przygotowanie tej akademii. 18 października 25 również dyżur w Urzędzie Gminy. 1 listopada Święto Zmarłych Wszystkich Świętych. 8, 15 listopada dyżur. 16 listopada Komisja Oświaty oraz Budżetowa głównie
tematem komisji było funkcjonowanie jednostek oświatowych. Byli państwo dyrektorzy szkół i przedszkoli. Myślę, że pewne rzeczy zostały wyjaśnione, doprecyzowane. Wnioski prawdopodobnie zostaną wyciągnięte w naszej dalszej działalności zarówno dyrekcji, jak i tutaj urzędu i rady. 22 listopada dyżur w Urzędzie Gminy, 27 listopada połączone komisje Rady Gminy dotyczące głównie opiniowania projektów uchwał na dzisiejszą sesję, w tym między innymi szerokie omówienie strategii rozwoju gminy Gnojnik i 29 listopada dyżur w urzędzie również. Z takich prac bieżących tyle. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Oddaję głos panu wójtowi. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. Sprawozdanie działalności międzysesyjnej. Jeżeli chodzi o uchwały podjęte na poprzedniej sesji. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gnojnik na rok 2021 w trakcie realizacji. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2039 w trakcie realizacji i uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami gminy Gnojnik na lata 2020-2023 w trakcie realizacji. Zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pod nazwą odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik. Kolejne zarządzenie, podjęcie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Kolejna o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Kolejne zarządzenie w sprawie uchwalenia uchylenia zarządzenia nr 38/2021 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 4 marca 2021 roku. Kolejne zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 88/2021 z 30 lipca 2021 roku. Kolejne zarządzenie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu końcowego związanego ze służbą przygotowawczą. Kolejne zarządzenie powołania komisji dotyczy powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pod nazwą udzielenie gminie Gnojnik w roku 2021 kredytu długoterminowego w wysokości 2 200 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Kolejne zarządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, powołanie komisji przetargowej, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Gnojnik. Kolejne zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pod nazwą rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gnojniku. Kolejne zarządzenie w sprawie wprowadzenie zasad archiwizacji dokumentów dotyczących projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kolejne zarządzenie w sprawie powołania komisji do przyznania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia działalności sportowej w roku 2020. Kolejne zarządzenie związane z przyznaniem mieszkania komunalnego. Kolejne zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą Wieczór Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans Wesna. Kolejne zarządzenie w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiących własność gminy Gnojnik. Kolejne zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pod nazwą utrzymanie dróg w okresie zimowym 2021-2022 na terenie gminy Gnojnik, obręb Gnojnik, Gosprzydowa, Lewniowa, obręb Uszew, Zawada Uszewska, Biesiadki, Żerków. Kolejne zarządzenie w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiących własność gminy Gnojnik. Kolejne zarządzenie w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzeganiu uchwały antysmogowej. Kolejne zarządzenie w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania
zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania uchwały antysmogowej. Kolejne zarządzenie w sprawie inwentaryzacji okresowej pełnej za rok 2021 w Urzędzie Gminy Gnojnik. Kolejne zarządzenie w sprawie ustalenia ceny nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży. Kolejne zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pod nazwą remont drogi gminnej numer 250430K w kilometrażu od 0 do 398 miejscowości Gnojnik, gmina Gnojnik, powiat brzeski. Kolejne zarządzenie w sprawie projektu budżetu gminy Gnojnik na rok 2022. Kolejne zarządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Gnojnik na lata 2022-2039. Kolejne zarządzenie w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia ustalone na lata 2022-2025 relacji. Kolejne zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w gminie Gnojnik. Kolejne zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 131/2021 Wójta Gminy Gnojnik z dnia 17 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Gminie Gnojnik. Kolejne zarządzenie w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego na działce nr 522 i 521 przez 2 w Gosprzydowej. Kolejne zarządzenie w sprawie przeznaczenia do najmu przestrzeni dachu oraz pomieszczenia techniczne na poddaszu budynku domu strażaka w Lewniowej 249 działka nr 152 przez 1. Kolejne zarządzenie w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego na działce nr 94 w Uszwi. Kolejne zarządzenie przeznaczone do najmu w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego część druga w budynku nr 774 w Gnojniku, to jest pomieszczenie produkcyjno-magazynowo-usługowe na działce nr 481 przez 5. W tym okresie również było 9 zarządzeń budżetowych. Czy jakieś pytania do tego segmentu? Nie, dziękuję. Podpisane umowy. Umowa z Joanna Gorzlańska, Brzesko, wykonanie operatu wodnoprawnego dla zadania pod nazwą zarolowanie fosy przy drodze gminnej numer 250379K Uszew na odcinku 225 metrów obok budynku wielofunkcyjna kwotę 3188 zł brutto. Umowa z firmą ROAD Prace Ziemne Drogowe Beata Czyżycka, położenie nakładki na drodze gminnej Żerków-Biesiadki na kwotę 46 401,75 zł brutto. Umowa ze Stanisław Oleksy Budoleks, budowa Centrum Kultury i Rekreacji w Gnojniku na kwotę 11 875 000 brutto. Umowa z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą na dotację Aktywna Tablica na kwotę 70 tysięcy brutto. Umowa z firmą Jupiter Tech, spółka cywilna Piotr Mytnik, Tomasz Mytnik, zakup i dostawa fabrycznej nowego sprzętu konfekcyjnego na kwotę 49 876 zł brutto. Kolejna umowa z firmą przedsiębiorstwo handlowo-transportowe Maxtrans Andrzej Dudek, spółka jawna, utrzymanie dróg w okresie zimowym. I tu mamy na 2021-2022 na terenie gminy Gnojnik, część druga, obręb Uszew, Zawadoszewska, Biesiadki, Żerków oraz podpisanie umowy z panem, już uciekło mi, bo nie wiem czemu tutaj nie mam dopisane, bo obręb, to będę musiał tutaj uzupełnić. Obręb Gnojnik, Gosprzydowa i Lewniowa jest realizowany przez pana Pławeckiego. Tak, jeżeli chodzi o pozostałą działalność międzysesyjną, 30 września, no to była sesja, 1 października spotkanie
w Brzesku odnośnie SIM-u, 2 października spotkanie z posłem Bukowcem, 3 października spotkanie z KGW w Janikach. To było takie spotkanie wyjazdowe z grupą WRZOS. 4 października odbiór dróg wykonanych w ramach remontu dróg transportu rolnego. 6 października spotkanie w Ryglicach odnośnie też ustalenia pełnomocnika w ramach SIM-u, jak również tego dnia walne zebranie na Śliwkowym Szlaku. 8 października udział w zarządzie gminnym, czy udział w walnym zarządu gminnego OSP w Gosprzydowej. 11 października spotkanie w sprawie Placu Zabaw Lewniowej. 13 października udział w Komisji Skargi Wniosków. 14 października konferencja samorządowa w ramach Związku Samorządów Polskich w Zakliczynie. 15 października otwarcie przestrzeni, która została poddana rewitalizacji w Biesiadkach, w przestrzeni rekreacyjnej, jak również odbiór promesy cyfrowa gmina w Tarnowie. 18 października spotkanie wiceburmistrzem Bielawy tutaj w Gnojniku. 19 października wręczenie nagród w szkole w Uszwi w ramach zakończenia projektu związanego z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, związanego właśnie z ochroną środowiska, z ochroną płazów, które występują na terenie naszej gminy, za co również w ostatnim czasie zostaliśmy nagrodzeni, jeżeli chodzi w ramach inicjatywy Eco Hero. Jest to taka, jest to powiedzmy nowy temat, bo druga edycja była w tym roku związana właśnie z różnymi formami ekologicznego podejścia przez gminy. No, myślę, że w tym roku zakończyły nam się kolejne projekty związane z ochroną środowiska, więc również w przyszłym roku będziemy do tego projektu przystępować. Następnie 21 października spotkanie z projektantem, jak również udział w Komisji Budżetowej. 22 października spotkanie w Rzezawie odnośnie spraw związanych z podpisaniem porozumienia związanego z przejściem pani sekretarz z gminy właśnie z Rzezawa do nas oraz z przedstawicielami Lasów Państwowych w Gosprzydowej, w którym uczestniczył również pan sołtys odnośnie drogi w Potoki. 25 odbiór promesy w ramach Polskiego Ładu. Następnie jeżeli chodzi o działalność, to mamy tutaj 5, a jeszcze wcześniej 3 listopada mieliśmy spotkanie z panią marszałek Malec-Lech, gdzie została nam przekazana umowa właśnie na budynek Centrum Kultury w Gnojniku. 5 spotkanie w Urzędzie Gminy Gnojnik z marszałkiem Kozłowskim. 9 listopada podpisanie umowy na budowę Centrum Kultury z wykonawcą. 10 listopada walne SIM Małopolska, spotkanie z dyrektorem również Tauron Nowe Technologie. 11 uroczystości w Uszwi i Zawadzie Uszewskiej związane właśnie z obchodami Dnia Niepodległości. 15 listopada udział w walnym zarządu Związku Samorządów Polskich. 16 listopada udział w posiedzeniu Komisji Rady Gminy. 17-19 udział w forum wójtów burmistrzów w ramach MISTI, jak również 19 gala właśnie Eco Hero Małopolska, odbiór pierwszej nagrody za inicjatywę gmina Gnojnik Domem dla Płazów, spotkanie również z ministrem Adamczykiem, które odbyło się w starostwie w Brzesku. 22-11 spotkanie z projektantem odnośnie chodnika Gnojnik Wójtówka. Y
Następnie 26.11 udział w posiedzeniu Komisji Połączonych Rady Gminy i 30 listopad to spotkanie w ramach SIM-MAU Polska. Jeśli są jakieś pytania, to słucham. Dziękuję, pan radny Wiśniowski, przewodniczący Komisji Drogownictwa. Na tym spotkaniu w pierwszej kolejności były podniesione sprawy związane z Funduszem Dróg Samorządowych, przepraszam, gdzie pan minister przedstawił, jakie tam ewentualne zmiany będą wprowadzone. Nie ukrywam, że to, co tutaj nieraz rozmawialiśmy i postulowaliśmy, aby tam zmiany zostały wprowadzone, to idzie to chyba w dobrym kierunku, bo mają być nowe możliwości pozyskiwania środków. Ale wracając do sedna pytania, zostały, tak jak tutaj państwu wiadomo, złożone do decyzji środowiskowej trzy drogi, czy warianty C, F i A. I w tym momencie te wszystkie trzy są procedowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i tutaj na bazie tego będziemy musieli podejmować działania, aby ten przebieg drogi był korzystny, jak najkorzystniejszy dla nas. Ja przedstawiłem moje stanowisko, że no ten wariant przechodzący centralnie przez gminę Gnojnik jest dla nas nie do przyjęcia i podtrzymałem moje stanowisko, które również było skierowane w piśmie do pana ministra, jak również do dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz to, co przedstawiłem na spotkaniu w Krakowie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że no, przykrym jest fakt, że dla jednych buduje się autostrady, przepraszam, buduje się obwodnice po to, żeby tranzyt wyprowadzić z centrum miejscowości, a dla gminy Gnojnik, dla inwestora priorytetowym jest to, aby wprowadzić ten tranzyt w centrum gminy i mam nadzieję, że uda nam się nasze postulaty i nasze argumenty odpowiednio wyartykułować, tak aby na etapie właśnie decyzji środowiskowej te wszystkie kwestie, które podnosimy, zostały wzięte pod uwagę i ten wariant udało się zrealizować, który przechodzi obrzeżami gminy, który nie będzie negatywnie wpływał na naszą gminę. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma tutaj jeszcze żadnej wiążącej ostatecznej informacji, który wariant będzie brany pod uwagę. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do pana wójta? Pani radna, proszę, pani Pabian. Pan wójt w sprawozdaniu wspomniał właśnie o spotkaniu z panem marszałkiem Kozłowskim. Chciałam wiedzieć, czego to spotkanie, jakiego tematu też dotyczyło. To spotkanie również dotyczyło właśnie budowy nowej drogi między Brzeskiem a Sączem. Rozmawialiśmy właśnie co do tych naszych obaw i też no, panu marszałkowi zależy na tym, aby ta droga powstała. Natomiast no, mam nadzieję, że będzie wspierał nas, aby ta droga powstała w jak najkorzystniejszych warunkach dla mieszkańców gminy Gnojnik. Natomiast też no, tutaj nie zapadły jakieś wiążące decyzje czy jakieś stanowiska. Dziękuję bardzo. Pan radny Tekiela, proszę bardzo. Ja chciałem się zapytać odnośnie spotkania z Państwowymi Lasami. Jakieś ustalenia tam padły, panie wójcie, odnośnie tej drogi? Będzie tam Lasy Państwowe, będą dofinansowywać tam jakiś remont, czy co? Tak, no zostały tam poczynione ustalenia, że Lasy Państwowe na bieżąco będą uzupełniać ewentualne
braki, czy powiedzmy dowiozą po prostu kamienia i zostanie to częściowo tam, gdzie są największe ubytki dosypane, jak również jeden z tych gospodarstw domowych, które tam jest przy tej drodze, też część kamienia, także w momencie, kiedy będzie to taka potrzeba, no to bezpośrednio już zostanie ten materiał zeskładowany u Państwa na posesji wykorzystany. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania są? Pani wiceprzewodnicząca, pani Maria Kuc, proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pytanie do pana wójta, a właściwie przypomnienie. Bardzo bym prosiła, żeby jednak te sprawozdania z działalności wójta radni dostawali w formie pisemnej, ponieważ tak zostało ustalone i tak żeśmy się umówili. To tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, wspominał pan, że został wybrany wykonawca na odśnieżanie. Coś więcej, jakby nam pan powiedział, jakie stawki za to, bo to przecież będzie wszystko skutkowało później naszym budżetem. Z tego, co tutaj mam zapisane, to mamy za kilometr odśnieżania 100 zł brutto. Jeżeli chodzi o posypkę piaskiem z solą, 220 zł brutto i posypka piaskiem 120 zł. Jeszcze raz, odśnieżanie 100 zł brutto. Odśnieżanie 100 zł brutto, posypka piaskiem z solą 220 i posypka piaskiem 120 za kilometr oczywiście. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania są? Pani radna Stolarczyk, proszę bardzo. Panie wójcie, chciałam zapytać w sprawie tego operatu wodnego, który został przeprowadzony w Łuszwi, tak? Nie, została podpisana umowa, dopiero będzie przygotowana. Ale dlaczego ten operat musi być sporządzony? Tak chciałabym zapytać. Tam no, konieczne jest zakrycie rowu w celu wykonania chodnika, tak aby między tą drogą od kościoła w kierunku szkółki no dzieci mogły bezpiecznie przejść. W tym momencie ta droga jest tam dość wąska i w momencie wyjścia na spacer no, powoduje to dosyć duże zagrożenie i taka tutaj jest w ramach środków wiejskich decyzja, aby w perspektywie to zarurować, w związku z czym przygotowują się do tego. Jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie odnośnie tej umowy z firmą Oleksy na wykonanie Centrum Kultury w Gnojniku. Do kiedy obowiązuje ta umowa, kiedy ma być wykonane zadanie? Chciałam zapytać, w jakich latach? Maksymalnie do czerwca 2023 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania są? Pani radna Pawian, proszę. Pani Ania wspomniała właśnie o umowie o budynku Centrum Kultury, ponieważ tam jeszcze nie było projektu. I jak to będzie wyglądało? Czy ten projekt będzie zlecony? Z jakich właśnie on będzie środków zrobiony? No bo ja jeszcze nie wiem, jaki to też czas, żebyśmy się to tym wszystkim wyrobili, prawda? No jeden z podstawowych ryzyk to właśnie była kwestia czasu. Tutaj przetarg został ogłoszony i rozstrzygnięty w formule zaprojektuj i wybuduj. Gmina dysponowała koncepcją, jak Państwo wiecie, więc w tym momencie też trwają już prace projektowe. No, nawet tutaj też zapomniałem ująć, ostatnio mieliśmy pierwsze spotkanie z wykonawcą w celu omówienia już tych założeń do projektu pewnych modyfikacji, które ewentualnie mogłyby być wprowadzone. W tym spotkaniu udział brałem ja, właśnie przedstawiciel, wykonawca tego projektu, jak również pani dyrektor Centrum Kultury, jak również pani kierownik inwestycji, aby właśnie te wstępne zakresy już omówić, aby jak najszybciej udało się pozyskać pozwolenie na budowę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no faktycznie termin jest dość krótki, bo to półtora roku na przygotowanie dokumentacji, pozwoleń stosownych, uzgodnień, no i na realizację, także tempo no naprawdę
duże musi być i widać, że wykonawca, skoro już pierwsze spotkanie robocze się odbyło, myślę, ma świadomość tego. Panie Wójcie, taka prośba, gdyby na etapie już założeń takich konkretnych, czyli koncepcji już, która będzie stanowiła fundament do ostatecznego projektu, można było powiedzmy którąś komisję, na przykład komisję oświaty czy komisję budżetu zapoznać, czy nawet na połączonych komisjach przedstawić, tak żebyśmy na bieżąco mieli wiedzę pełną w tym zakresie. Jak najbardziej, no jak tutaj już kiedyś rozmawialiśmy, że pewnie w grudniu jeszcze będzie kolejna sesja, więc pewnie przed sesją też pojawią się komisje, to tutaj myślę, że pani kierownik ewentualnie ktoś z zewnątrz, ale myślę, że pewnie pani kierownik przedstawi ten projekt. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania są do sprawozdania pana wójta? Nie widzę. Skoro nie ma, zamykam dyskusję w tym punkcie. I w tym momencie przechodzimy do punktu 5 naszego porządku obrad. Sprawozdanie z działalności spółki Eko Gnojnik. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam pana prezesa i w tym momencie może oddam panu prezesowi głos. Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za zaproszenie mnie, tudzież powitanie mnie tutaj na tej sali, ponieważ jestem po raz pierwszy. Z szacunku do państwa i pań radnych w kilku słowach myślę, że powinienem się przedstawić. Mam 49 lat. Ukończyłem studia wyższe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Mam kilka studiów podyplomowych. No, doświadczeniem zawodowym nie będę mówił, bo to jest dość długie. Pracowałem w różnych spółkach, między innymi w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pracowałem również w przedsiębiorstwie wodociągowym. Ze spółką Eko Gnojnik jestem związany jako organ nadzorczy niemalże od początku, gdzie byłem przewodniczącym, ponieważ posiadam wymagane ustawowo uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, tudzież spółek komunalnych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, odpowiadając na pismo, które Pan Przewodniczący skierował na ręce Pana Wójta do wiadomości spółka, przygotowałem dla Państwa takie syntetyczne ujęcie odpowiedzi ad 1, ad 2, ad 3 na pytania, które tutaj zostały postawione. Ja mam taką zawsze zasadę, że staram się w sposób skompleksowy i zwarty przedstawiać, bo mogłem tu przedstawić na kilkudziesięciu stronach, slajdach, mówiąc kolokwialnie, żeby coś zamydlić i coś schować albo ukryć. Myślę, że ta forma i ta treść spotkała się z uznaniem państwa radnych, bo już w kuluarach poza protokołem miałem takie informacje, że informacja jest zwarta, treściwa i zrozumiała. Jeżeli coś tam jest jeszcze do powiedzenia, to bardzo chętnie państwu wyjaśnię i odpowiem. Natomiast ja myślę, że zawsze jak ta informacja jest dużo i przedstawiona jest na kilkudziesięciu stronach, to ona jest percepcyjnie troszkę trudniejsza do ogarnięcia. Tytułem wstępu tak parę słów na temat spółki pod firmą Eko Gnojnik. Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, ma status spółki komunalnej, na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej, spełnia w dużej mierze, wykonuje zadanie własne gminy. Zgodnie z artykułem 3 ustęp 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, zadanie to przysługuje, jest zadaniem własnym gminy. W związku z powyższym gmina może to wykonywać poprzez swoje podmioty gospodarcze, tudzież referaty, zakłady budżetowe itd., itd. Forma prawna spółki została ustalona kilka lat temu przez również za przyzwoleniem rady, bo przypomnę, aby spółkę można było powołać, wymagana była uchwała rady gminy. Część z państwa radnych było wtedy też radnymi. Mając taką legitymację prawną i merytoryczną, wójt mógł jako organ wykonawczy założyć spółkę w formie aktu notarialnego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, historia spółki jest dość bogata, dla niektórych może też i burzliwa, ale o historii nie będziemy mówić. Myślę, że powinniśmy się skupić o tym, na tym, co jest dzisiaj i ewentualnie na tym, co nas czeka w przyszłości. Wiemy, że sytuacja na rynku
w ogóle społeczna, polityczna, gospodarcza jest bardzo dynamiczna i zmienna i my też musimy się w tym wszystkim odnaleźć. My, to znaczy my spółka, my radni, my gmina, my wójt, my mieszkańcy. Szanowni Państwo, po 9 miesiącach 2021 roku według zapisów księgowych, czyli tak zwanej zasady memoriałowej, spółka wypracowała zysk netto w kwocie 13 728,19 zł. W piśmie skierowanym przez pana przewodniczącego było życzenie, żeby podać stan na 30 września, co niniejszym staram się uczynić. Zapisałem tutaj jeszcze tak zwane okresy referencyjne, czyli porównywalne, jak to było w roku 2020 i w 2019. No oczywiście była strata i dość pokaźna, jak Państwo pamiętacie. Z czego to wynikało? Temat jest zamknięty. Ja wtedy nie byłem w zarządzie, nie będę się teraz wypowiadał. Jeżeli chodzi o majątek spółki, to według zapisów bilansowych na dzień 30 września spółka, wartość aktywów to jest 392 324 zł i 99 groszy. Przypomnę tylko tak ku woli wyjaśnienia, że wszystkie wartości w bilansie są wartościami netto. Wszystko, co się podaje, zarówno przychodek netto ze sprzedaży, jak i w bilansie, to są wartości zawsze bez VAT-u. VAT jakby nie stanowi wartości spółki. Można powiedzieć, że relatywnie wartość bilansowa spółki jest niewielka. No proszę Państwa, no jest niewielka, dlatego że w bilansie ujęty są tylko, jest majątek trwały, obrotowy, ewentualnie wartości niematerialne i prawne, to są jakieś tam znaki towarowe, patenty, licencje, oprogramowania, tego nie ma aż tak wiele. Natomiast w dużej mierze podstawą funkcjonowania działalności, jak Państwo wiecie, jest majątek, który jest dzierżawiony, w związku z powyższym on w bilansie nie jest ujmowany, bo on nie jest własny. Było pytanie o stan zatrudnienia na dzień 30, ja tu napisałem na dzień 30 października nawet, przedstawia się ono następująco. Zarząd jedna osoba, rada nadzorcza trzy osoby, pracownicy umysłowi to jest, tu napisane jest pięć, w tym dwie osoby na urlopie macierzyńskim, czyli realnie to jest trzy osoby. Pracownicy zatrudnili na umowę zlecenie ASI, RODO, BHP. ASI to jest administrator systemów informatycznych, to jest obecny tutaj pan Grzegorz Reczek na umowę zlecenie. Taki jest wymóg, wymóg procedury RODO wymaga nomen omen, że taka osoba musi być, czyli systemy informatyczne muszą być w odpowiedni sposób chronione, zabezpieczane, ponieważ jest tam dość duża ilość danych wrażliwych, chociażby nawet ilość nazwy kontrahentów, nazwiska, PESEL-e, numery telefonów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o BHP, to też jest pani ta, która jest przy gminie. Pracownicy fizyczni, to tutaj jest 7 osób, w tym jedna osoba na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Ponieważ nie można operować nazwiskami, no mogę tak powiedzieć, że jest to pan Krzysztof G., mieszkaniec Gnojnika, może niektórzy wiedzą. Życzymy mu powrotu do zdrowia, jest na długotrwałej rekonwalescencji lekarskiej. Było pytanie o koszty zatrudnienia. Proszę Państwa, koszty zatrudnienia z tego, cośmy wyliczyli, wynoszą łącznie około 56 tysięcy. To jest wszystko. To są umowy zlecenia, wynagrodzenia pracowników, ZUS-y, PPK, podatki, wynagrodzenie rady i te wszystkie pochodne tak zwane zobowiązania publiczno-prawne. Wydaje mi się, że nie jest to jakaś wielka kwota, zważywszy na ilość osób. Było pytanie o majątek. Spółka nie posiada majątku trwałego własnego. Jest dzierżawcą sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, której właścicielem w całości pozostaje gmina Gnojnik. W celu realizacji zadań własnych i zadań zleconych spółka posiada na przestrzeni tych kilku lat, udało się zakupić narzędzia, sprzęty i elementy wyposażenia. Oczywiście nie będę wymieniał takich rzeczy jak tam jakieś tam śrubokręty, grabie, motyki, bo to też jest, bo trzeba w parku liście grabić, ale z takich większych rzeczy no to jest jakaś tam wiertarka, wkrętarka, szlifierka kątowa, odkurzacz przemysłowy, otwornica diamentowa, pilarka, piła, chwytak, kosy spalinowe, to co wykaszają park, młot wyburzeniowy, czyli tak zwany kolokwialnie mówiąc Bosch, piła do asfaltu, do betonu, wykrywacz metali, który został zakupiony w tym roku, to jest takie urządzenie, które ten malutki taki otwór okrągły metalowy, który jest osłoną zasuwy,
no na skutek prac polowych bardzo często jest przesypany. Jak przyjdzie znaleźć, no to jedyne co, no to trzeba iść i tak, to urządzenie nie jest drogie. Idzie się z takim wykrywaczem metalu i ono tam coś do 50 cm pod ziemią wychwytuje i to bardzo ułatwia pracę, a urządzenie to tam na Allegro można kupić, no wcale nie jest takie drogie. Traktor do koszenia trawy na stadionie jest spółki własny też. Dmuchawa do liści ostatnio została też zakupiona, bo tamta się już zepsuła. To chodzi o utrzymanie parku, bo dzieci do szkoły chodzą i codziennie rano, jak jeszcze będzie teraz, będzie słota, będzie ślisko, to niestety można się poślizgnąć i ja nie ukrywam, ja samochodem się też przejechałem już raz. No takie rzeczy drobne, jak tam klucze, młotki, siekiery, grabie i tak dalej, to wszystko jest. Na przestrzeni kilku lat, na miarę możliwości finansowych, to było dokupywane. No, tu jeszcze nie ma uwzględnionych, były zakupione jeszcze zbiorniki, takie te tak zwane mauzery, no bo to była potrzeba. A jeszcze samochód jest Iveco, nie pierwszej młodości i no i ten stary, który jest tam na oczyszczalni taki, no to ich wartość, one są już zamortyzowane, można powiedzieć tak, że nawet w bilansie to wartości bilansowe nie mają żadnej, a wartość rynkowa to jest kilka tysięcy złotych. Proszę Państwa, było pytanie o zobowiązania. Jeżeli chodzi o zobowiązania publiczno-prawne, to spółka realizuje na bieżąco i nie posiada z tego tytułu żadnych zobowiązań. Wyjaśnię Państwu radnym, że zobowiązania publiczno-prawne to są wszystkie te daniny publiczne. To są właśnie ZUS-y, to są podatki pośrednie, bezpośrednie, PIT-y, CIT-y, VAT-y i tak dalej, i tak dalej. To się nazywa zobowiązania publiczno-prawne. Zobowiązania wobec dostawców i towarów usług reguluje na bieżąco i nie ma z tego tytułu zadłużenia. No proszę Państwa, tutaj też dzisiaj jest rynek taki, że właściwie rzecz biorąc jesteśmy podmiotem małym, nie realizujemy jakichś wielkich zamówień. W większości to trzeba kupować za gotówkę albo nawet na przedpłatę. A już nie ma mowy, żeby coś tam... Oczywiście kupuje się drobne rzeczy na przelew, typu jakieś tam w sklepie technicznym, który niedawno się otwarł w Gnojniku, to są takie jakieś tam wiertła, papier ścierny, środki czystości i tak dalej. No to tu na tyle jesteśmy wiarygodni, że robi się fakturę zbiorową i to jest na przelew, ale to są kwoty niewielkie, także to jest regulowane, no bo nie ma możliwości, żeby tego nie regulować. Właściwie jedynym wierzycielem na dzień dzisiejszy, który jest beneficjentem zobowiązań, to jest gmina Gnojnik, czyli właściciel spółki. Na dzień dzisiejszy zobowiązanie wobec gminy z tytułu zakupu wody pitnej wynosi 176 828 zł brutto. Mówimy brutto, ponieważ gmina wystawia fakturę brutto i taką kwotę zawsze się reguluje. Tutaj czcionką pochyłą kursywą dopisałem, że na dzień objęcia przeze mnie stanowiska prezesa zarządu, czyli na 1 sierpnia 2021 roku, zadłużenie spółki z tytułu dostaw wody wynosiło 352 343 zł. Od tego czasu spółka sukcesywnie reguluje zobowiązania i spłaciła kwotę 175 tysięcy. Proszę Państwa, no to też ja muszę też brać pod uwagę to, żeby zachować płynność. Są wynagrodzenia, muszą być regulowane terminowe, nie są one aż takie wysokie. Ludzie nie mogą 30 nie dostać, bo po pierwsze, że to jest niezgodne z prawem, za to jest wysoka kara, a po drugie, no jest to nawet nieetyczne, żeby prawda, ludzie, którzy są żywicielami rodziny, dostawali wynagrodzenia w terminie. Dlatego jeżeli są środki wolne, a te środki to są tylko i wyłącznie z tego, co wpłynie z faktur. Faktury, jak Państwo wiecie, są wystawiane w cyklach dwumiesięcznych, tym samym należności spływają w cyklach dwumiesięcznych. Czyli tak mówiąc w uproszczeniu, jak Państwo zwrócicie uwagę, co też wyjaśnię, na rachunku zysków i strat w poszczególnych miesiącach, a właściwie co drugi, te wyniki są nierównomierne. Jest taka sinusoida, góra, dół, czyli zysk, strata, jest lepiej, jest gorzej. A wynika to z tego, że proszę Państwa, że właśnie, że przychody są co dwa miesiące, bo faktury są naliczane, odczytywane i wystawiane w cyklach dwumiesięcznych. Czyli mówiąc tak po gospodarsku, kolokwialnie, żeby Państwu to wyjaśnić, żeby to zrozumieć, bo
bo myślę, że po to, żeśmy się spotkali, żeby raz na zawsze wszelkie wątpliwości, jak to funkcjonuje w tej spółce, czemu jest tak dobrze albo czemu jest tak źle, żeby to zrozumieć. To, co spółka dostanie tego urobku, musi jej wystarczyć na 2 miesiące. Czyli przez 2 miesiące, no oprócz tych takich drobnych zleceń, jakichś tam naprawa chodnika, coś tam powiedzmy z gminy, no ale to są za tym koszty. To są właściwie rzecz biorąc zlecenia w granicach zera. No to matematycznie to niczego nie zmienia. Natomiast ten urobek, który wpływa z faktur, on musi wystarczyć na cały miesiąc i na drugi miesiąc. Bo tak jak na przykład teraz za listopad, faktury będą w grudniu, gdzieś koło połowy grudnia będą odczytywane, wystawiane. Termin tam jest chyba 14 dni, czyli wpłaty będą dopiero po 1 stycznia. Realnie, żeby był po prostu pieniądz. I to znowu będzie jakaś tam górka pieniędzy, która spowoduje w zapisie księgowym dość duży przychód i na dany dzień można powiedzieć, jest fajnie. Tylko, że w lutym no nie będzie przychodów, bo przychód będzie kolejny znowu dopiero w marcu, bo takie są cykle rozliczeniowe, prawda? No nie da się robić cykli rozliczeniowych co miesiąc z kilku powodów. No po pierwsze koszty odczytu i tak dalej. Widzicie Państwo, jak robią to inni operatorzy, na przykład gazu, prądu, to tam jeszcze są one dłuższe, tak? Tutaj jest jakby, nie ma dowolności takiej, że sobie można chodzić co pół roku czy coś, bo to jest uregulowane wszystko w regulaminie dostarczenia wody i w taryfach i tak dalej, i tak dalej. Tak jest i tak się przyjęło i tą mieszkańcy jakby tą formę preferują. Bo z drugiej strony, myśmy też na przykład chcieli, żeby, powiedzmy sobie teoretycznie, 2 razy do roku. No matematycznie jest niby to samo, ale dla mnie to nie przeszkadza, bo ja moje prywatne rachunki płacę dużą kwotą raz do roku i mam cały rok nie płacę. No ale ktoś powie, to nikogo to nie interesuje, bo wiele osób jest, które dostanie faktury za pół roku, na przykład w kwocie 600-800 zł i mówi, Matko Boska, skąd ja wezmę tyle pieniędzy? W związku z powyższym, no każdy na bieżąco w budżecie, który ma domowym, w gospodarstwie domowym, czy to jest emeryt, rencista, czy osoba pracująca, woli, żeby sobie planować i wydatkować na bieżąco. Dlatego nawet te osoby, które, takich osób było kilka, które miały już podpięte, a jeszcze nie miały podpisanych umów, same prosiły. Wśród nich nawet była osoba, która jest radnym, nie będę mówił kto, że żeby się tego nie nazbierało dużo, to po prostu sama się zgłosiła, że chce zapłacić jakby zaliczkowo, bo potem ta kwota urośnie duża. Także gdyby było naliczanie na przykład półroczne czy roczne, to ta kwota mogłaby być na tyle duża, że byłby problem z windykacją, bo no, łatwiej jest zapłacić co 2 miesiące na przykład 200-300 zł, niż na pół roku zapłacić 1000 zł. No, to tak to wygląda, jeżeli chodzi o sposób ten. Zobowiązania spółki z tytułu dzierżawy wobec gminy Gnojnik wynoszą 68 600 brutto. Spółka, było pytanie o zawarte umowy. To są umowy, napisałem umowy stałe, które były wcześniej zawarte już przez poprzedni zarząd. No to są umowy dzierżawy, umowy powierzenia przetwarzania danych, to jest z gminą Gnojnik. Przetwarzania danych również z gminą Gnojnik. Na opiekę nad zwierzętami, to jest też z gminą Gnojnik. Konserwacja oświetlenia ulicznego, utrzymanie w czystości w parku i w centrum wsi, koszenia stadionu. To są takie zlecenia stałe, nazwijmy to, które, jak Państwo widzicie, kopii w klej, są zadaniami własnymi gminy, które ktoś to musi robić. I czy to robi referat, czy to robi zakład budżetowy, czy to robi, no, bez jakiejś tam urazy, czy Centrum Kultury, czy jakakolwiek jednostka, źródło finansowania, proszę Państwa, jest to samo. To nie ma znaczenia, bo czy za żyłkę i za kosę i za paliwo zapłacili się spółce czy coś, no to tak czy inaczej źródło wszystko idzie z gminy. To są zadania własne i gmina no, musi o to dbać i musi takie rzeczy robić, bo no, nie da się na przykład nie organizować opieki nad zwierzętami, bo to jest zadanie własne gminy, tutaj organizacje różne, Animalsa i tym podobne, wkraczają do akcji, to by się mogło skończyć naprawdę bardzo źle. I czy to jest kwestia taka, że co, gmina będzie co, organizować dodatkowy jakiś, nie wiem, departament, człowieka i tak dalej, no korzysta się w sposób pośredni, że na oczyszczalni ścieków jest tam jakaś klatka, jest jakaś tam buda i no trzeba oczywiście kupić karmę dla psa, trzeba te zwierzęta karmić.
jakaś tam opieka weterynaryjna, jeśli taka jest potrzebna, to też. Ponadto spółka realizuje różne zlecenia z Urzędu Gminy. No proszę Państwa, to są zlecenia spontaniczne, które wynikają z potrzeb. Takich, których się nie da określić i nie da się powiedzieć po co, na co, to jest po prostu fakt. Zasada jest taka, że dżentelmeni o faktach nie rozmawiają, bo fakty są. Jeżeli jest sytuacja taka, że podam tylko dwa przykłady, że dzwoni do mnie sołtys i mówi, że się na dzielnicy Stara Wieś, gdzieś tam na skutek ulew deszczu, przy końcu ulicy rozsypał kamień, prawda? No i tu i teraz dzisiaj proszę iść to zmienić, prawda? No to jest godzina gdzieś 11. No to o 11 godzinie pracownicy spółki coś robią, proszę Państwa. No kobiety są w parku, panowie na przykład gdzieś tam naprawiają chodnik i tak dalej. Nie, proszę wszystko przerwać, bo to musi być usunięte. No tak to wygląda. Albo na przykład sprawa palisady przy przedszkolu, bo zagraża bezpieczeństwu, bo się tam dzieci gdzieś mogą potknąć i tak dalej. No to mówimy, że dziś mamy robotę takie. Nie, jest polecenie, powiedzmy, czy informacja z gmin, że to jest na tyle ważne, że nie może to czekać, bo to zagraża bezpieczeństwu. Trzeba tu i teraz to po prostu zrobić. No, i tu się nie dyskutuje po co, na co, a może by tego nie robić i tak dalej. Coś się urwało, no trzeba zrobić. No, spadło przy szkole publicznej w Dojniku, jak to nazwać, nie wiem, no, podbitka z masy tej tynkowej, prawda, no, zagrażało to, że to spadnie na głowę. Pani dyrektor miała tam inspektora, który powiedział, że trzeba odgrodzić. No też trzeba było zamówić zwyżkę, trzeba było zdjąć młot, wziąć fachowca. No to można powiedzieć, Bogu dziękuję, że spadło tylko z dwóch stron, a nie z czterech stron, bo byłoby więcej do roboty. No to są rzeczy takie, no, że nie da się pewnych rzeczy ominąć, dyskutować i nie ma znaczenia, kto to zrobi, bo to wszystko będzie koszt ten sam. Koszt będzie ten sam, bo czy to źródło finansowania, proszę Państwa, jest jedno i to samo. No i tu na przykład z takich jeszcze, wymieniłem tylko takie ogólne roboty, prawda, tam remont nawierzchni drogowych, no, przygotowanie budynku wielofunkcyjnego w Łuszwi, na przykład mycie stałych szkleń w oknach gminnych. Jak Państwo wiecie, budynek wielofunkcyjny został zaprojektowany w technologii pasywnej, czyli takiej, gdzie się okna nie otwierają. No tak, tylko to, że się nie otwierają, to nie znaczy, że nikt nie będzie mył. No bo one mają to do siebie, że tam są drzewa i kurz i okna się będą brudzić. Tym bardziej, że budynek jest nowy. W związku z powyższym od środka no, sprzątaczka umyła, no, ale z zewnątrz, no jak umyć, jak się okna nie otwierają? No był problem. No trzeba było wziąć zwyżkę, trzeba było wziąć drabinę. Tam jest elewacja styropianowa. No to też się nie da oprzeć, żeby drabina się nie załamała. Firma, która ma zwyżkę, nie chciała tam wjechać, bo jak Państwo wiecie, od strony plebanii tam jest teren grząski. No nie da się na kostkę wjechać, bo się nie zmieści. Jak wiecie, tam jest przecież wszystko było spychane. To jeszcze było po deszczu, bo to był ten okres deszczowy taki. No przyjechał, zobaczył, mówi nie, absolutnie, on tam nie wjedzie, bo się wywróci zwyżka i tak dalej. No a otwarcie jest, no okna trzeba umyć, prawda? No i tu nie ma co dyskutować, kto to zaprojektował, a dlaczego, a kto to myślał, jak to będzie myte. Proszę Państwa, fakty są takie, jakie są. Nikt budynku drugiego nie będzie budował, okien wymieniał nie będzie. Tak jest zaprojektowane, tak zatwierdzone, tak wybudowane i tak musi być. I trzeba się liczyć, że na przestrzeni kolejnych miesięcy tam jeszcze ktokolwiek będzie musiał iść i jakiś tam, powiedzmy, spadochron rozłożyć w cudzysłowiu i okna po prostu tam, gdzie są stałe szklenia, umyć. To są nie tylko stałe szklenia, to są również te okapy takie z pleksji i tak dalej, i tak dalej. No, jest taka potrzeba, jest, sprzątaczka tego nie zrobi, bo tam nie wyjdzie. O ile mówię, okna te dolne otwierane, sprzątaczka zrobi, bo było takie hasło, a od czego są sprzątaczki, dlaczego tego nie zrobił. No proszę Państwa, zanim się jakiś wyda osąd, to trzeba znać stan faktyczny, jaki jest. Ja też w pierwszej wersji mówię, no jak to, no to są sprzątaczki, jest otwarcie budynku i dzwoni się, żeby spółka zrobiła czyszczenie i doprowadzenie do otwarcia. No jak się okazało, no wcale nie takie proste i łatwe było tam po prostu wyjść i z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Ja tam nie mówię o tym, że trzeba było kupić jakąś tam myjkę i ściągaczkę do wody i płyn do szyb. To jest pryszcz. Bardziej był problem techniczny, bo trzeba było tę sprawę rozwiązać i w przyszłości ten temat nadal będzie po prostu funkcjonował. Także to też jest taka jakby uwaga, albo i nie uwaga, sugestia na przyszłość, jeżeli się tego typu budynki projektuje, nie wiem jak to jest Centrum Kultury, no to żeby Państwo wiedzieli, że jeżeli
to może powiedzmy sobie szczerze, przedszkole w Łuszwi relatywnie nie jest jeszcze takie wysokie. No ale wyobraźmy sobie, widzicie Państwo, jak to jest na biurowcach, jak są alpiniści, którzy się w cudzysłowie spuszczają na linię i to są wyczynowcy, którzy za to biorą duże pieniądze. No są piękne, jeździ z tą zmyjką, spuszcza się na linię na tych różnych biurowcach. Wyobraźmy sobie, że jest, nie wiem, czteropiętrowy budynek Centrum Kultury, pasywny, jest stałe szklenie, wszystko fajnie. I ktoś powie, no ale nikt tego o tym nie mówi. No to ja dzisiaj o tym mówię, żeby Państwo też brali pod uwagę, że to pasywność, technologia, wszystko super fajnie, tylko że potem jest jeszcze życie, tak? Tam są drzewa, tam jest park, te okna będą brudne, zakurzone. No oczywiście, że takie firmy są, nawet jest w Gnojniku taka firma, pan na literę D, mieszka na Wojtówce i takie usługi świadczy. Tylko proszę Państwa, myśmy też rozeznawali na zasadzie takiej, bo ja nie mam w firmie ludzi, którzy mają takie uprawnienia alpinistyczne, badania wysokościowe, to jest wszystko stąpanie po kruchym lodzie. No najprościej iść i zmówić firmę, która taka jest i przyjdzie i Centrum Kultury z czwartego piętra na stałym szklaniu wymyje i wystawi fakturę. No, także to też jest taka jakby uwaga i sugestia praktyczna, dlaczego tak jest. I tu się nie dyskutuje, no jest tak i musi tak być. I to się po prostu robi. No, proszę Państwa, sprawy tutaj, wywóz, transport odpadów na oczyszczalnię, zlewnia ścieków dowożonych, zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków i tak dalej, i tak dalej. Wynajęte toalety przenośne, to jest taki toja, który jest tam przy tym. Co tu taki jeszcze jest, nadzór nad oczyszczalnią ścieków, zapewnienie obsługi PSZOK. Zapewnienie obsługi PSZOK to jest, z tego co mi tłumaczono, to jest pan Zdzisław, który jakby, bo PSZOK generalnie obsługuje gmina, tak? Tak, i obsługuje gmina i tam jest jakaś umowa z Dimarco. Natomiast Dimarco płaci część wynagrodzenia, część tych godzin za to, co pan Zdzisław tam jest i tam spędza. Umowa na wywóz i dowożenie ścieków bytowych, osadowych, sprzydomowych, oczyszczalni, bezodpływowego, umowa z pocztą, no tam Taurony, no to wiadomo, dostawa energii elektrycznej na oczyszczalnię ścieków, 12 sztuk przepompowni, 5 sztuk zbiorników wody, zbiornik wyrównawczy, komora wodna, przyłącz do poręby, to wszystko jest usytuowane na terenie gminy. No faktury, które przychodzą z Tauronu są dość wysokie. Ja tylko sprawdzam, czy one są zgodne z licznikiem. Jak są zgodne z licznikiem, no to dlaczego są takie? No takie są, inne nie będą. No, takie mamy położenie, eksploatacja przepompowni właściwie rzecz biorąc jest 24 na dobę. Co za tym idzie, jest bardzo duże zużycie prądu, tak orientacyjne, tylko mogę powiedzieć, że oczyszczalnia miesięcznie to jest 18 tysięcy przy fotowoltaice. No, natomiast te przepompownie, które są, mamy taki teren, ukształtowanie gminy, jaki mamy, że wczoraj nawet jeszcze o tym rozmawiałem, że paradoksalnie Gosprzydowa, która jest wyżej, ścieki grawitacyjnie nie lecą, tylko są trzy przepompownie. Jedna jest na końcu Starej Wsi, tam jeszcze za panem radnym Wiśniowskim, druga jest tutaj przy Betanii, żeby ścieki doleciały do tego. No ta przepompownia tam cały czas silnik chodzi i się cały czas włącza. Nie mówię o sytuacji, kiedy są ulewne deszcze, bo to też jest temat wszystkich przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce, gdzie instalacje, no trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie, nie są szczelne. Nie są szczelne, bo stare instalacje, które są gdzieś tam w polach, są zaniżone studzienki, jak woda stoi, to się wlewa. To nie jest hermetycznie robione i to jest jakby zmora, praktycznie rzecz biorąc, wszystkich oczyszczalni w Polsce i zawsze trzeba się zastanowić, czy koszt przepuszczenia tej takiej ścieku, w cudzysłowie wody, no bo to jest ściek taki rozrzedzony, czy to nie jest mniejsze niż w ogóle prowadzenie jakichś tam działań prewencyjnych i zapobiegawczych. Było pytanie również o analizę ekonomiczną w punkcie trzecim, czyli rentowność, płynność, zadłużenie, należność. Ja tutaj wyliczyłem samodzielnie te wskaźniki. Podałem w nawiasie Państwu, z czego się to bierze, żeby Państwo wiedzieli, jak to się wylicza, że na przykład współczynnik rentowności to jest zysk netto przez aktywa ogółem. Czyli tak najkrócej mówiąc, jeżeli mamy majątku za 1 000 000 zł, a zysku jest 100 tysięcy, to rentowność jest 10. Ponieważ za ubiegły rok spółka zanotowała stratę, no to licznik jest ujemny, w związku z powyższym wskaźnik jest ujemny. Po 9 miesiącach współczynnik rentowności wynosi 3,5%, to tak w uproszczeniu można powiedzieć, że po 9 miesiącach rentowność spółki jest dodatnia na poziomie
3,5%, czyli każda złotówka, można powiedzieć, majątku daje 3,5% zysku. Współczynnik płynności bieżącej to są aktywa obrotowe ogółem do zobowiązania krótkoterminowe. Ten współczynnik, proszę Państwa, w ujęciu ekonomicznym i praktycznym przedstawia, można powiedzieć, zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących. Zobowiązania krótkoterminowe to są te zobowiązania bieżące. Czyli gdyby spółka miała jakieś tam kredyty, to tego się nie bierze pod uwagę, tylko czy kiedy jest źle? Kiedy się pojawiają przesłanki do upadłości? Przesłanki do upadłości pojawiają się wtedy w myśl prawa upadłościowego, kiedy spółka nie jest w stanie regulować bieżących zobowiązań. Nie mówimy o kredytach, tylko jeżeli na bieżące wydatki spółka już nie ma i nie ma tego pokrycia w aktywach obrotowych, a aktywa obrotowe to są między innymi należności, no to już jest źle, no to już takiej działalności w myśl prawa prowadzić nie można. Co to są aktywa obrotowe? Tak, żeby Państwo rozumieli, bo ja tutaj się nie chcę wymęczać, a ponieważ nie mówiłem tego we wstępie, mam również doświadczenie jako wykładowca i staram się to zawsze mówić, nie to po to, żeby mówić, tylko żeby mówić i ktoś tego coś zrozumiał, bo jak mówi mój imiennik święty Marek, wiara rodzi się ze słuchania i mówienia. Jeżeli, proszę Państwa, zobowiązania krótkoterminowe nawet nie są w danym czasie pokryte, ale według tego wskaźnika mają... Coś tam? Nie, myślałem, że ktoś mi przerwał. Ale mają one odzwierciedlenie w aktywach obrotowych, czyli w należnościach, to tak tłumacząc to językiem gospodarstwa domowego, mówiąc krótko, dzisiaj nie płacę, ale będę miał pieniądze za miesiąc, bo tata przyniesie wypłatę, a spółka będzie mieć pieniądze, bo wpłyną pieniądze od ludzi za wodę. W związku z powyższym, pani gmino, pani XY, poczekaj jeszcze chwilę, bo ja mam pokrycie w aktywach obrotowych, czyli w należnościach. Natomiast gorzej jest, jeżeli ja dziś nie mam i już nie będę miał, bo skąd je będę miał? No to wtedy jest już sytuacja taka, że ten wskaźnik jest po prostu, no, sygnalizuje czerwone światło, że zbliża się sytuacja niedopuszczalna. Stąd też mówię o tej rotacji, opowiem Państwu, jak to jest z rotacją należności, że te pieniądze spływają, powiedzmy, co dwa miesiące. To jest kwota ponad 200 tysięcy brutto. W związku z powyższym, jeżeli nawet jest jakieś tam zaleganie, to jest to światełko w tunelu, że pieniądze po prostu będą, bo można powiedzieć, że nie ma problemów z windykowaniem należności. No, to też jest kwestia skali. Jak będzie odbiorców, nie wiem, 10 tysięcy, to pewnie się pojawią. Tych odbiorców na razie jest tylko 1000. Także na pytanie, tak kolokwialnie, czy ludzie płacą, czy nie płacą, można powiedzieć, że płacą. To są przypadki jednostkowe, że ktoś tam coś nie płaci. Ja się temu przyjrzałem, przyglądałem i powiem krótko, bo też nie mogę mówić nazwisk, tak zwanego cwaniactwa, przepraszam, sesja jest nagrywana, może się komuś narażę, ja tolerował nie będę. Co to znaczy cwaniactwo? Cwaniactwo, proszę Państwa, to znaczy to, że no przecież nie mieszkamy w Warszawie ani w Nowym Jorku, tylko znamy tych ludzi, prawda? I są ludzie, którzy pracują, nie używam nazwisk, mogę to powiedzieć, za granicą pracuje 2, 3, 4 osoby w domu, bardzo majętni ludzie i nie płacą na przykład. Dlaczego tak? A no bo co mi zrobisz, tak? Bo ja jestem ten. No to ja też powiem, że ja jestem ten, który został tutaj zatrudniony, żeby majestatu gminy po prostu bronić. Bo jeżeli przychodzi ktoś, kto ma naprawdę minimalne zużycie, minimalną fakturę i prosi, i powiedzmy, żeby mu rozłożyć, to widać, że to są ludzie społecznie, no nie chcę użyć słowa wykluczeni, ale coś im tam w życiu się nie udało. Czy są biedni, czy chorzy, czy to, czy tamto. Ale ci ludzie naprawdę używają szklankę wody. Natomiast są tacy, którzy nadużywają tego i proszę Państwa, nie będzie dobrze w gminie, w Polsce, w tym kraju, jeżeli nie będzie szacunku do władzy. I z przykrością muszę to powiedzieć, że nie ma szacunku do władzy. Do nikogo. Do wójta, do radnych, do prezesa ECO, do dyrektora szkoły, do księdza, do nikogo nie ma. Bo dziś każdy uważa, że ma rację. I proszę Państwa, jest może taka okazja, jest taki punkt, kto ma mikrofon, ten ma władzę, pan przewodniczący mi nie odebrał głosu. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja lubię też różne rzeczy mówić. I proszę Państwa, ja jako mieszkaniec tej gminy, a mieszkam tutaj już 50 lat, z czego w Gnojniku 21, słyszę różne rzeczy, opinie i tak dalej. I nikt nie zapyta,
jak jest, tylko używa się bardzo inwektywnych określeń pod adresem władzy, radnych, wójta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiedząc żadnych zasad, podstaw tworzenia pewnych modeli, algorytmów i tak dalej. I ja tutaj dzisiaj, nie żebym się chciał przemilić dla jednej z pań radnych, która zasiada w prezydium, dzisiaj, a właściwie dla obydwu, gdzie w powszechnym odczuciu można powiedzieć, że zadają dużo pytań niewygodnych, może wójtowi i tak dalej. Ja bardzo dobrze sobie z nimi rozmawiam. Wszystko, co mnie pytają, im wyjaśniam i w drugą stronę uzyskuję odpowiedź zadowalającą, że dobrze, że to wiemy, dobrze, że to mówisz, a gdybyśmy wcześniej to wiedzieli, a gdyby nam to ktoś tak wyjaśnił i tak dalej. Także to nie jest tak, że mówi się, że radni to są, nie chcę, bo jest nagrywana sesja, używać pewnych cytatów, że tacy, a nie inni i tak dalej, czyli tak mówiąc w uproszczeniu, no trochę słabiej myślący. To nie jest tak, tylko że jeżeli ktoś ma argumenty takie, tak jak powiedziałem o tym, że trzeba było zrobić przy szkole to i to, no to przecież każdy z Państwa tutaj, no nikt nie poprosił ad vocem, dlaczego trzeba było czyścić okna i spółka robiła. Samo hasło rzucone, takie wyrwane z kontekstu, powoduje takie różną, taką dychotomię opiniotwórczą, że na zebraniach wiejskich potem się strzela do radnych, strzela się do wójta, strzela się do wszystkich i tak dalej. A dlaczego tak? No bo wiara rodzi się ze słuchania. Jak się czegoś nie wie i nie zna się pewnych podstaw i modeli algorytmów i tak dalej, i tak dalej. Ja dopiero dojechałem do połowy, jeżeli chodzi o spółkę, tam na koniec sobie zostawiłem deser, żeby Państwu wyjaśnić i nie tylko Państwu, ale i mieszkańcom, którym pozdrawiam serdecznie, jeśli mnie oglądają i słuchają, z czego pewne rzeczy się biorą i zrobię Państwu, wczoraj siedziałem do pierwszej w nocy, żeby pewne rzeczy przygotować, czyli nie przyszedłem tu po to, żeby się wygadać i nie wiem, wypić wodę mineralną. Tylko Państwa wiedza jest bogactwem. Bo jak powiedział jeden klasyk, że tyle mamy władzy, ile wiedzy. Jeżeli Państwo będziecie mieć pewną wiedzę, a będziecie ją mieć i macie ją, to na pewne sprawy też będziecie jakby powiedzmy patrzeć inaczej albo ze zrozumieniem. Natomiast dziś ogólny jakby taki odzew i pogląd społeczny to są takie dogaduszki, podśmiewki, nikt nie wie, nie zapyta się, nie chce słuchać i tak dalej, i tak dalej. I to dotyczy wielu rzeczy, czy wysokości podatków, czy opłat śmieciowych, czy opłat za wodę i tak dalej, i tak dalej. I ja, tak jak powiedziałem, bardzo dużo czasu spędzam na rozmowie z jedną z pań radnych i na zadane pytania nie odpowiadam zdawkowo, Tylko mogę tylko powiedzieć tak, no tak, no tak, no tak jest. I nie ma argumentu, że coś jest źle. Proszę Państwa, no o faktach się nie dyskutuje, tak? Jeżeli jest awaria, czy coś, nie wiem, wylało się 1000 litrów wody, to się wylało. No to dobrze się nie wylało 2000 wody na przykład. I tak dalej, i tak dalej. W takich rzeczywistościach, w takich realiach funkcjonujemy, jesteśmy taką gminą, tak położoną, w takim ułożeniu geologicznym, że musi być tyle oczyszczalni, tyle przepompowni, tyle prądu się tam i tak dalej, i tak dalej. Za chwilę dojdę do klucz sprawy, gdzie akurat mówię, przedpremierowo pewne osoby już miały okazję się dowiedzieć, jak się kształtuje cena wody, dlaczego ona taka jest i jaka jest efektywność w porównaniu do innych przedsiębiorstw wodociągowych. Wyprzedzając tylko mogę powiedzieć, że proszę Państwa, cena w Krakowie, no gdzie ceny mieszkań są po 15 tysięcy za metr, to cena w Krakowie jest 5 razy niższa jak w Mojniku. Ktoś powie, no jak to jest możliwe? A no to Państwu za chwilę wyjaśnię, jak to jest możliwe. No i właśnie, jesteśmy już w tym punkcie piątym, proszę Państwa, gdzie ilość wody sprzedanej za 9 miesięcy to jest 46 tysięcy kubików, no tam 350 tysięcy wartość. Wartość nie ma znaczenia. Operujmy wolumenem ilościowym, bo to wartość to się mnoży. Jak będzie po złotówce, to po tyle, to nie ma znaczenia. I ścieków 62 tysiące. Analogicznie w roku poprzednim było to 40 i 30 i tak dalej. I proszę Państwa, przejdę tu do takiej tabelki, której Państwo nie macie. Jeżeli Pan Przewodniczący, a myślę, że pewnie radni będą to chcieli, to ja to potem Wam dam, to sobie to strzelicie, bo to robiłem wczoraj późno w nocy. Już było długo, daleko po północy. Proszę Państwa, długość sieci wodociągowej Gnojnika, mówię tutaj już zaokrąglenie, jak bez przecinków, to jest 90 kilometrów. Wyobraźmy sobie. Czyli tyle, co dwa razy do Krakowa. Długość sieci w RPW-ku w Brzesku na 4 gminach, to są dane oficjalne, które są z KRS-u, to nie są jakieś wykradzione dane, które są publicznie dostępne, jest
450 km, czyli 5 razy więcej. 9 razy 5 to jest 45. A proszę Państwa, ilość odbiorców w Gnojniku jest 1000 abonentów, a w RPW-ku 14,5 tysiąca. To jest ile? 13 razy więcej. Jeszcze raz powtórzę. RPW-k ma 5 razy dłuższą sieć i na tej sieci ma 13 razy więcej tych. No to chyba nie muszę nikogo przekonywać, że na każdy centymetr i metr rury, która już jest i ona już jest, kiedyś gmina, czyli państwo, za waszym przyzwoleniem, ulokowaliście w ziemi ileś tam milionów złotych. I teraz zależy do tych, bo on ich się nie karmi. Ziemia się wyżywi, sama rura jedzenia nie potrzebuje. Ona się sama wyżywi. I ona, za wyjątkiem, jakby to powiedzieć, awarii, można powiedzieć teoretycznie, ona sobie tam leży i śpi już raz pieniądze wydane i koniec. I teraz ilu się podłączy beneficjentów czy abonentów do tego, potem ilu z nich odkręci kran i weźmie wodę, to zależy, jaka jest potem tego wszystkiego efektywność. Bo proszę Państwa, ja nie dalej jak wczoraj rozmawiałem z jedną radną i mówiłem, że z tego, co tu słyszę, że w ramach Nowego Ładu planowane jest dalsze wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej. To dotyczy tam kanalizacji w Uszwi, też na Górce chyba, Gostrzynowej, coś tam, coś tam. Proszę Państwa, umówmy się teoretycznie, że 100% gminy jest pokryte siecią. Teoretycznie. Jest to możliwe, nie można tego wykluczyć. Siecią wodociągową i kanalizacyjną. I tu dochodzimy do clou, czyli państwo radni, pan wójt, wszyscy inni wykonaliście, mówię ex post, gigantyczną pracę, bo to są, kilometr kanalizacji to jest około miliona złotych, żeby było tak orientacja. To są gigantyczne pieniądze. I możemy się chwalić jako gmina, że mamy w 100% skanalizowaną i z wodociągową. I co tam, i co dalej? A no teraz, jak zmusić, żeby efektywność tego była taka, żeby abonenci się do tego podłączali. Do tego za chwilę dojdę, bo to chyba tego, o tym nie pisałem. To tak jako abstrakcja, bo mam takie pismo, które kierowałem. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kanał, to jest przymus ustawowy. Jeżeli chodzi o wodę, niestety tutaj przymusu ustawowego nie ma. Niestety tutaj przymusu ustawowego nie ma. Na dzień dzisiejszy ja, proszę Państwa, pismo kilka tygodni po moim przyjściu skierowałem pismo, dokładnie 23 sierpnia, do pana wójta, na ręce pana wójta, że już państwu powiem, że na podstawie artykułu 5 tam ustęp 1 punkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości w gminie, podstawa prawna nie ma znaczenia. Przypominam, że właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia swojej posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy, nieczystości stałych lub przydomowe oczyszczanie ścieków bytowych spełniających wymagania określone w przepisach. To jest przepisane JWT z ustawy i tak dalej. Przyłączenie nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomowe oczyszczalnie i tak dalej. Druga część pisma jest taka, że zgodnie z artykułem 5 ustęp 7 tej samej ustawy w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku wójt, burmistrz, prezydent wydaje decyzję nakazującą przyłączenie i tak dalej. To podlega, może nałożyć karę grzywny. Postępowanie toczy się według kodeksu KPA. Zobacz szerzej artykuł 10. Myśmy na podstawie mapy geoportalu takich gospodarstw zdiagnozowali dokładnie chyba 125. I to pismo, mając powyższe na uwadze, przesyłam w załączeniu wykaz nieruchomości określonych numerem ewidencyjnym działki. Proszę Państwa, no idzie na dziennik, ludzie przychodzą, patrzą w serio, nie wolno nazwisk podawać. Operowałem numerem działki. Mimo istniejących technicznych możliwości do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte. Jednocześnie zwracam się z prośbą do pana wójta o podjęcie wszelkich działań prawnych mających na celu zastosowanie środka przymusu w tej sprawie. Jednocześnie nadmieniam, że ilość takich gospodarstw wynosi, tam napisałem około 130, tam było chyba 125. Licząc średni miesięczny rachunek za odbiór ścieku, to jest taka bardzo niska cena, około 120 zł. Następnie mnożąc przez 12 mamy kwotę 180 tysięcy. Proszę Państwa, przy założeniu ceteris paribus,
kto kończył Akademię Ekonomiczną, to wie, o czym mówię. Czyli mówiąc krótko, nie robiąc nic. No bo tak jak powiedziałem, sieć i rura już jest, państwo radni rozliczyliście, była dotacja i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, wśród tych, kto podjął rękawicę? A no mianowicie zgłosili się ci, którzy mają domy niezamieszkałe, domy są puste, no bo my nagle o portalu nie widzimy, jest kwadrat, jest dom. I leci sobie kreska, jest rura. Część tych osób, to czy można powiedzieć, to wiemy, kto to jest, faktycznie to było, to są domy, stary dom i nowy dom i tak dalej. No ale proszę Państwa, lekko licząc, no stówka jeszcze jest. Powiedzmy 100 domostw, gospodarstw i tak dalej. I teraz dochodzimy drobnymi krokami do tego, jak się tworzy cena, ale nie modelem ekonometrycznym czy jakimś matematycznym. Proszę Państwa, i tutaj się zwracam też do mieszkańców gminy. Cenę tworzą mieszkańcy. Jak każdy będzie uczciwy, na zasadzie społecznej odpowiedzialności, to jest taka sama sytuacja, jak robi się społeczne zbiórki, korzystamy wszyscy, połowa nie płaci, a wszyscy korzystamy. Czy to jest komitet rodzicielski, czy rada rodziców, czy nie wiem, społeczna budowa kościoła, czy czegokolwiek. Tak samo i tutaj. No proszę Państwa, o tyle jest dobrze, że ustawodawca nałożył możliwość sankcji. Z punktu widzenia współżycia społecznego jest to nieuczciwe, no powiem więcej, w własnym imieniu, bo nie będę przekonał religijnych naruszeń, czy ja jako katolik mówię, że jest to grzechem. To jest po prostu kradzież. Nie boję się tego powiedzieć. To jest kradzież, no bo to jest kradzież medium, za które nie płacę. To jest tak, to jest dokładnie to samo, jakbym miał lewy przyłącz i ciągnął wodę, za którą nie płacę, lewy prąd, za który nie płacę i lewy ściek, za który nie płacę, tak? Albo wypuszczam go do rowu, do fosy, czy coś takiego i tak dalej. A są też tacy, którzy się śmieją z tych, którzy się podłączyli. I ci ludzie też przychodzą i mówią tak, aha, ja grzecznie, pokornie tak, a inny co? Jemu nie robicie po prostu nic. Wykaz takich działek, takich posesji jest w dyspozycji, proszę Państwa, Urzędu Gminy. No po tych numerach działek można zdiagnozować numer domu, właściciela i tak dalej, i tak dalej. I rozumiem, że tutaj w tym zakresie wszystkie zawinienia poszły i na tym się skończyło jak na razie. No i teraz wydaje mi się, że no proszę Państwa, no nie można patrzeć w kategoriach, że ktoś kogoś lubi czy nie lubi, bo ja już też widzę, że się też jakoś tak dziwnym trafem coraz mniej ludzi do mnie uśmiecha, prawda? No bo jak pośrednio, no to ja też... Przez maseczki. Przez maseczki, tak, przez maseczki. I proszę Państwa, no to ja też mógłbym powiedzieć tak. No przecież nie jest tajemnicą, ja pochodzę z Uszwi i pan Sławomir Paterek, przecież znamy się prywatnie i jesteśmy po imieniu i mógłbym powiedzieć tak, no fajnie, no ale jak ja dostaję nakaz płatniczy wyższy, to ja nie lubię takiego wójta. Jak teraz dostanę rachunek za śmieci, to ja się też na niego obrażę, tak? I tak relatywnie każdą jedną rzecz. No to tak samo tutaj, no nie może być tak, że jak ktoś dostaje, został zdiagnozowany, że robi coś niezgodnie z prawem, no to ja się już obrażam, tak? Ale proszę Państwa, weźmy pod uwagę ogół społeczeństwa. To ja podam tylko na przykładzie tylko tej setki kanału, bardzo po takiej niskiej jakby dokonując tak zwanej eksploracji rachunkowej, to jest 180 około 200 tysięcy. Ja już nie mówię o lewych podpięciach i tak dalej, i tak dalej. Na razie mówimy tylko o tym, no bo pytanie, komu tam robić tą kanalizację? Robić, żeby robić? Proszę Państwa, kanalizacja nie jest celem samym w sobie, tylko środkiem do celu. Środkiem do celu, aby gospodarka wodno-ściekowa i utrzymanie czystości na terenie gminy było zgodne z ekologią. Bo po to Unia Europejska, WIA, Urząd Marszałkowski daje gigantyczne pieniądze, po to Państwo radni musicie dołożyć z budżetu, czytaj, zadłużyć gminę, no bo powiedzmy że szczerze, bo przecież gmina nie ma na drzewie i cytryny nie rosną i pieniądze też. I nie po to, żeby była celem samym sobie, żeby powiedzieć, no nie, no mamy całą uszę w gminę skanalizowaną i co dalej? No nie, no to można pokazać na mapach, tak? To nie jest cel sam sobie. To jest środek do celu po to, żeby mieszkańcy mieli możliwość. Oczywiście, jak nie było i nie ma, to przecież, proszę Państwa, dobrze wiecie, ile krytyki, ile wszystkiego, a jak, a to, a tamto, ja ile nieraz rzeczy słyszę i tak dalej, i tak dalej. Abstrahując od tego, że ludzie są niezorientowani, nie wiedzą, jak to się tworzy, kto buduje sieci, za czyje pieniądze, skąd się to bierze i jaki to jest koszt.
tak porównywalnie tylko koszt kilometra kanalizacji to jest 1 000 000 zł. Proszę Państwa, to są kwoty abstrakcyjne. No, no jeżeli my liczymy na przykład zużycie papieru toaletowego albo kupujemy w Biedronce, a tu nagle wydajemy 1 000 000 zł. Ale nie po to, żeby mieć i się pochwalić, że mamy kanalizację, tylko żeby ona służyła i żeby ludzie się do tego podpinali. Nie no, niektórzy twierdzą tak, że to przecież skoro gmina ma zapewnić powietrze, no to wodę też ma zapewnić. Czyli jeszcze nie tylko do przyłącza, ale jeszcze armaturę łazienkową mogłaby zrobić, no bo przecież człowiek ma prawo do życia i do wody pitnej. No tak to, proszę Państwa, wygląda. Bo jak już jesteśmy w tym temacie, to teraz powiem, co na przykład mówi ustawa, jeżeli jest abonent, mieszkaniec, klient, jak go zwał, tak zwał, który nie płaci. No następuje tam wezwanie przedsądowe, tratatata, windykacja. Dochodzimy do momentu, kiedy trzeba mu odciąć. No dobrze. Ale odcięcie wody to jest odcięcie życia. I tu jest kolejny paradoks, że tak, klient nie płaci, ale gmina, czy tam spółka, która wykonuje na podstawie artykułu 3 w jej imieniu, ma mu zapewnić wodę. Proszę Państwa, jak ja nie płacę i mi odetną prąd, to mi nikt nie zapewnia prądu, tylko siedzę przy lampie naftowej, tak? No tak to wygląda. Natomiast tu wygląda sytuacja tak, że gmina ma mu zapewnić dostęp do wody, no tylko, że on płaci za tą wygodę, że se z kranu odkręci, a tak musi iść do studni, czy do zbioru jakiegoś tam czerpalnego, który w każdej miejscowości powinien być publicznie dostępny, nieopomiarowany, ale teraz kto za to zapłaci? Za chwilę Państwu drugie pismo przeczytam. Zapłaci za to gmina. No, to, no ale to gmina też nie ma szuflady z pieniędzmi, która się tak wyciąga i tak dalej, i tak dalej. To jest kolejny przykład, jak odpowiedzialność albo nieodpowiedzialność innych współmieszkańców wpływa na powodzenie całości lub niepowodzenie. No oczywiście, że żyjemy w świecie, gdzie od 2000 lat świat nie jest idealny. Świat nie jest idealny i nie składa się z aniołów, tylko z ludzi dobrych, złych, grzesznych i świętych. No i tak musimy żyć. No nie da się inaczej, bo jak już jest co najmniej dwie osoby, to każda ma inne zdanie. A jeszcze dzisiaj, no to ile głów, tyle pomysłów. No co mi tu kto będzie mówił? Ja wiem wszystko najlepiej, prawda? To już w ogóle, jaki tam autorytet czegokolwiek, władzy i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, jak już jestem w tym miejscu, to również z ustawy o samorządzie gminnym, tudzież ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wynika, że też takie pismo skierowałem w sierpniu do gminy, że obowiązkiem gminy jest zapewnić i sfinansować dostęp do hydrantów, do wody pitnej, do zdrojów publicznych, do fontan, do przeciwpożarowych i tak dalej, i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, osoba, tak w uproszczeniu, która nie płaci, ma odciętą wodę, ma mieć zapewniony dostęp do wody i już może ją pić, ile mu się chce. I gmina za to będzie płacić. Nie ma tak, że mu powie, no że wolno ci tylko tam litr wody sobie dziennie wziąć. Nie. On ma mieć zapewniony dostęp. Jedynym tym, cudzysłowie, utrudnieniem jest to, że musi iść z wiadrem do studni, która będzie na przykład, nie wiem, w Gnojniku czy w Lewniowej pod Kościołem. To tak jest na przykład w Brzesku. Są w punkty w Porębie, są w punkty w różnych miejscach i tak dalej, i tak dalej. Wysyłając pismo, proszę Państwa, że się komuś odcina wodę, trzeba zawiadomić sanepid i trzeba mu zapewnić, bo paradoksalnie można się na jeszcze narazić. Bo jedna kwestia to jest problem windykacyjny, że nie płaci za towar, czyli za wodę, a druga kwestia to jest problem społeczny, że gmina nie może odcinać kogoś od wody życia. I nie pyta się go, czy ma studnię, czy nie ma. Ma mu zapewnić alternatywne źródło. Alternatywne źródło. No to dzięki Bogu nie jest to doprecyzowane, że mam mu jeszcze przynieść i zapukać do drzwi, tylko mam mu powiedzieć, że w tym miejscu powiedzmy jest. No to umówmy się, że se podejdzie i podjedzie, będzie czerpał pełną parą. No i tak to wynika po prostu z przepisów ustawowych. I proszę Państwa, no ziarko do ziarka uzbiera się miarka. To tu. No przecież samochody strażackie też są napełniane, po to są hydranty 160 metrów robione. Prawda? No. W pewnym sensie okazja kusi złodzieja, prawda? Hydranty to, no, też mają to do siebie, że można go odkręcić i można sobie wodę gdzieś tam upuścić, nie tylko do celów pożarowych. W myśl ustawy może być tylko do celów pożarowych, prawda? Ja już kiedyś taki pomysł miałem, nawet jak no, w RPW-ku jak byłem, żeby zmienić na przykład inny rodzaj klucza. Rozmawiałem z panem komendantem strojnym Piotrem wtedy. On mówi tak, dobrze. Tylko mówi, był pożar w Kuźni Raciborskiej, gdzie komendant wojewódzki zarządził, że cysterny mają jeździć i z Małopolski tankować i to. I przyjeżdża teraz z okolic Krakowa na przykład samochód strażacki
i nie jest wystandaryzowany hydrant, czyli go nie otworzy. Mówi, to masz wniosek do prokuratury w linii prostej. Hydrant musi być dostępny i wystandaryzowany, jeżeli chodzi o odkręcenie dla wszystkich jednostek straży pożarnej. A skoro jest wystandaryzowany i taki sam, no to przecież Polak se potrafi poradzić. No przecież nie muszę Państwu już jak to się mówi, mówić więcej, co poeta ma na myśli. Jeżeli chodzi o te wody, artykuł 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu, ja mam tą ustawę przed sobą, to tam chodzi o wodę pobraną z publicznych studni, zdrojów ulicznych, zużytą do zasilania publicznych fontan, przeciwpożarowych hydrantów, terenów zielonych, zraszania ulic publicznych i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, no, ktoś może powiedzieć, ile to stanowi. No to kropla benzyny też nie kosztuje nic, a nikt nie naleje pani czy panu 1000 kropli benzyny. To są takie elementy, potem wszystko, gdzie to się podziewa i tak dalej. Z takimi rzeczami się, że tak powiem, zmaga każde przedsiębiorstwo wodociągowe i niestety nasze też. Ale wróćmy do tej tabelki. Czy już powiedziałem, jak to się ma długość do ilości odbiorców? To jest jedna rzecz. A teraz jeszcze ilość odbiorców, czyli osób, które dokonały przyłącza zgodnie z wymogami technicznymi, podpisały umowę, mają licznik i płacą opłatę abonamentową. No proszę Państwa, no każdy ma indywidualny portfel. Dzisiaj wszystko jest drogie, margaryna, masło jest po 10 zł i każdy mówi, no ja też w domu oszczędzam wodę i mam na przykład studnię. I tutaj w większości przypadków, proszę Państwa, na terenie naszej gminy, no to też jest jakby to powiedzieć taki cudzysłowie grzech pierworodny, że te sieci wodociągowe no, dość późno powstały. No przecież tutaj dinozaury nie mieszkają na terenie gminy Gnojnik, tylko ludzie tu mieszkają na bardzo wysokim poziomie kultury osobistej i socjalnej, mają domy pobudowane, piękne i tak dalej. I każdy, tudzież ja też studnię w domu miał, prawda? Ja budowałem dom w 2000 roku, i w 2000 roku, co się wszyscy dziwili, pan wójt Ceremak zrobił kanalizację. To mnie nawet do głowy nie przyszło, żeby budować szambo, tylko się podpiąłem do kanalizacji, bo wtedy już była. Natomiast proszę Państwa, nawet jak rozmawiam w Uszwi, to rok, dwa lata temu, nie 20 tak jak ja, młodzi ludzie budowali domy i pobudowali sobie studnie po 10 czy tam 12 tysięcy i tak dalej. I on dziś mówi tak, kto mi zwróci za tą studnię? No ja już studnię mam, no to powiem, no to ewentualnie mogę się alternatywnie podpiąć, żeby mieć, natomiast ta studnia musi mi się kiedyś zwrócić, prawda, i tak dalej. Powiem tak, nowe domy, które się budują na tych terenach, gdzie jest sieć, można powiedzieć 99,9 biorą wodę miejską. Bo jest przede wszystkim nawet taniej, no bo podpina się rurkę i nic mnie nie obchodzi. Tu muszę zrobić studnię, muszę zrobić infrastrukturę, hydrofor, pompa i prąd. Czyli te domy, które się budują, jest możliwość przełączenia, raczej po prostu się nikt nie decyduje. I proszę Państwa, i teraz właśnie przenieśmy się do Brzeska. Jaka tam jest zwarta zabudowa i czy tam ktoś widział u kogoś nawet, po pierwsze bloki, podpina się jedną rurę do bloku i mamy od razu 1000 klientów na jednej rurze. No to będzie ten wskaźnik razy 13. Weźmy domki jednorodzinne na przykład w Brzesku. Proszę Państwa, no to przecież tam nikt ze studni głębinowej nie kopie na działce. No nikt sobie nie kopie studni głębinowej. Wodociągi w Brzesku istnieją 60 lat. Od roku 1960. To 50. Nie no, 60 dobrze mówię. Nawet więcej. Natomiast no, tu gmina Gnojnik pod tym względem jest młodą demokracją wodno-ściekową. No proszę Państwa, no każdy jeden zaczyna wcześniej, drugi później. No jak w Ameryce były maszyny parowe, no to myśmy jeszcze rowera może nie mieli. No ten postęp technologiczno-przemysłowy, jeden jest wcześniejszy, drugi jest późniejszy. No dostęp do cywilizacji też jest jakiś ograniczony. No są wioski w Bieszczadach, gdzie jeszcze mają latrynę i kranu na oczy nie widzieli. No to Bogu dziękować, że w tym Gnojniku jednak coś się tutaj ruszyło. Ale nie trzeba daleko szukać, bo sąsiednia gmina Bożęcin nie ma kanalizacji w ogóle. No przecież to nie jest żadna jakaś tutaj jakaś łatka, tylko takie są, proszę Państwa, fakty. No tam nie ma kanalizacji, tam nie ma oczyszczalni, tam są tylko szamba. I tam na razie się nic ku temu jakby to będzie nie zanosi. No tu stopniowo dzięki Państwa staraniom i tym deficytom i tym dopłatom powoli po prostu to powstało. Tylko na co zwracam uwagę, że mówię, że te potężne nakłady gminy, które obciążają budżet i państwa, bo państwa przecież
Ja sobie zdaję sprawę, że każdy radny, który występuje z mandatu mieszkańców, jak ma podnieść rękę do góry, żeby zadłużyć gminę, czyli czytaj, zadłużyć mnie jako Kowalskiego, no bo jestem jednym z 8 000 tych mieszkańców tej gminy, no to też ma jakiś taki moralny jakiś tam wyrzut, że coś takiego robi, a innej możliwości nie ma. A jeżeli z drugiej strony jest tak, że można powiedzieć, że to jest taka w cudzysłowie rażąca niewdzięczność, że ja ci robię, staram się, zabiegam, sieć to i to, a ktoś mówi nie, ja teraz nie potrzebuję. Proszę Państwa, warunków na wodociąg jest wydanych 39. Z tego tam chyba 29 to jest w Uszwi, a 6 i 4 to jest w tym. I też są numery działek i tak dalej. No część tych osób po numerze działki udało mi się zidentyfikować. Nawet rozmawiałem 4 oczy z tymi osobami. No i na przykład mówią tak. Nie no, bo ja mam dom w trzecim rzędzie od drogi, przyłącz, który muszę zrobić na własny koszt, bo przyłącz robi się własnym sumptem, sieć robi gmina, będzie kosztowała tyle i tyle. Nie robię, wolę być w studni. No proszę Państwa, no nie ma też argumentu, żeby powiedzieć, że ktoś nie ma racji, tak? No bo nawet gdyby to robić systemem gospodarczym, no to rurę trzeba kupić, koparkę trzeba zmówić, gościa do kopania trzeba zmówić, konsole, zawory, to wszystko, no to trzeba kupić. Wujek, szwagier zrobi, no ale musi kupić. No bo przecież no wszystkie te elementy, akcesoria trzeba kupić i to też przyłącz 10-metrowy to nie jest to, co przyłącz 100-metrowy, prawda? Natomiast położenie sieci, no to nad tym się pochylali inżynierowie kontraktów, projektanci, bo one były, trasy były wielokrotnie konsultowane, zmieniane. To jest i tego się dzisiaj już zmienić nie da. Jest tam, a nie inaczej i możliwości są takie, a nie inaczej. Ktoś, kto się zwraca o wydanie warunków technicznych, uzyskuje odpowiedź, nomen omen, jakie są warunki techniczne przyłączenia. No pierwsze, że ich nie ma na przykład, no bo nie ma w pobliżu, a drugie, że są warunki techniczne takie, że z działki numer taki i taki można się przyłączyć, uzyskawszy wcześniej zgodę właścicieli nieruchomości, przez którą przechodzi. No i oczywiście, że proszę Państwa, no komu szczęście dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może i szczęśliwie też będzie. Jest tak, że ktoś ma przy granicy, przy drodze albo od sąsiada, no ale jest też tak, jak zresztą pan wójt słusznie powiedział, że skanalizowanie i zwodociągowanie to jest 80%. No w związku z powyższym ktoś w tych 20% się musi znaleźć. No ktoś, kto nie będzie miał dostępu, przynajmniej takiego optymalnego, żeby miał za płotem. Jak będzie 100% pokrycie siecią, no to każdy będzie miał podprowadzone pod drzwi i że tak powiem, zapuka do drzwi. Pytanie, czy się przyłączy. Bo jest też kilku takich krzykaczy, wykrzycieli, co na zebraniach wiejskich robiło raban. To są też również osoby z mojej ukochanej rodzinnej miejscowości sąsiedniej, gdzie jak przyszło coś do czego, to mówią, że nie, to on się teraz rozmyślił i nie, on się zastanowi jeszcze, bo na razie nie. A kiedy? No może kiedyś, prawda? I tak to wygląda. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli chodzi o kanalizację, tutaj jest bezwzględnie instrument prawny, łącznie z tym, że z nałożeniem kary. I nie ma, że i to nie jest fanaberia wójta, że wójt jest niedobry, czy ja jestem niedobry, czy radni są. To jest egzekwowanie przepisu prawnego, który mówi wprost. To ta sama sytuacja jest z gospodarką śmieciową. Proszę Państwa, no nie ma tłumaczenia, że ja nie produkuję śmieci, tak? Powiedzmy. I czy to jest małe dziecko, czy duże, czy to, czy tamto. Ja mogę powiedzieć tak. Co miesiąc, nie to, żebym się chwalił czy żalił, oddaję 2, góra 3 żółte worki i 1 czarny. I choćbym się skichał, więcej nie wyprodukuję. No więc i nie zrobię, no bo no gdzieś co do czego. Szkło, no to u mnie się nie konsumuje mocnych, ognistych wodów, to w ogóle nie wchodzi w grę. Ale to nikogo, no ktoś mi powie, no ale no to dawaj 10 worków. No przyjeżdża, płaci się za 5 osób i koniec, kropka, i nie ma dyskusji. No i ja tego nie kwestionuję. Tak jest prawo miejscowe, tak jest postanowione. Została wybrana metoda jedna z 4, głosem państwa radnych, to jest lokalny Sejm i trzeba to uszanować. Jest metoda od osoby. Tak na marginesie tylko mogę powiedzieć, bo Państwo będziecie też, że tak powiem, nad tym procedować pewnie dzisiaj albo na następnej sesji. I są jeszcze metody inne od powierzchni mieszkania i od ilości zużytej wody, prawda?
No, tylko że tak jak mówię, w tym wydaniu, no jakby to porównać do ilości zużytej wody, no to będzie jeszcze gorzej, bo ktoś powie, ja nie zużywam wody i nie robię śmieci, tak? No to można by powiedzieć, że na dzień dzisiejszy ta metoda od osoby, no jak dla gminy, no jest taka najbardziej optymalna. No dla mieszkańca wielu mówi, że jest niesprawiedliwa, prawda? No ale to nikogo to nie obchodzi. No jeżeli mało tego, przypomnę, że gospodarka śmieciowa jest w jurysdykcji ordynacji podatkowej, czyli po prostu egzekucja komornicza i koniec, kropka. I nie ma, że nie płacę, bo nie płacę, bo ja jestem mądry. W przypadku wody i kanalizacji niestety nie ma tutaj ordynacji podatkowej, nie ma tej jurysdykcji, żeby był tytuł wykonawczy, tak jak jest to w ordynacji podatkowej. Ale jest ustawa o utrzymaniu czystości w gminach, mówi wyraźnie, że tam, gdzie została zrobiona sieć, a są takie posesje, proszę Państwa, przez które przechodzi, niestety no nie ma uprośń. Musi się po prostu, a jak nie, no to tam czytałem, że przydomówka, proszę Państwa, jedno pompowanie, albo na przykład nawet w Uszwi pan, jak on tam jest, Kazimierz, nie pamiętam nazwiska, mówi, że mieszka tutaj przy, pani przewodnicząca, przy drodze głównej, bo tam nie ma kanalizacji. Mówi, że za wywóz płaci 150 zł, prawda? To ja mówię mu, chłopie, to za 150 zł to ty za ścieki faktury byś nawet nie miał. A przecież jeszcze wjeżdża traktor, jeszcze jest ten smród i to wszystko i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale no nie ma sieci, ja bym się podpiął i tak dalej. A no mówię, no przekonałeś się, bo kiedy jest w cudzysłowie opłacalne niepodpinanie się? A no wtedy jest opłacalne, jak się siamba nie pompuje. Tylko się po prostu wieczorową porą, jak brunet wieczorową porą w czerwonym kapeluszu, dziwnym trafem coś syczy i coś zaczyna pachnąć. To wtedy jest opłacalne. Natomiast robienie to zgodnie ze sztuką, czyli na zasadzie, że przyjeżdża pan Niemiec i pompuje i wystawia kwit, to wtedy jest dużo drożej niż płacenie kanalizacji. Ta cudzysłowie opłacalność to polega na tym, że na robieniu nieuczciwości. Czyli nie pompuje, albo pompuje to w sposób niedozwolony, nieekologiczny, pod osłoną nocy i tak dalej. No oczywiście hasło jest udowodnij, że to ja. Udowodnij, że to ja, kiedy, co i tak dalej. Natomiast tutaj tym udowodnieniem jest to, że albo przedstawiasz realny kwit na wywóz i na opróżnianie zbiorników, na przykład to są oczyszczalnie przydomowe, no a jak nie, no to po prostu, no proszę Państwa, no nie ma uprośń. Kolejnym, trzecim etapem było bezumowne korzystanie. Też się temu przyglądałem i też w ostrym tonie tam, no nie będę mówił, bo to jest nagrywane, że kogoś postraszyłem, natomiast użyłem określeń prawnych, jakie sankcje są i co zamierza spółka zrobić, czyli organ wykonawczy, ten, który tutaj siedzi, mówi do mikrofonu. I wbrew pozorom, proszę Państwa, kilku, w cudzysłowie, zatwardziałych grzeszników przyszło z podkulonym ogonem i umowę podpisało i będzie spłacać po prostu na raty. Dobre i co? Niech spłaca. Jak się uzbierał komin taki, bo nie płacił rok albo ileś, albo półtora, a teraz widzi, co się dzieje, no to przychodzi i płacze, żeby mu to w porządku, niech będzie, żeby mu tam coś to. Natomiast wcześniej w ogóle nie reagowali ci ludzie. Problem bezumownego korzystania. No oczywiście jest jeszcze coś takiego, że dobra, bezumowne, coś tam ktoś płaci, no to już jakiś tam taki jest lepszy grzesznik i tak dalej, no ale są tacy, co tak jak mówię. I proszę Państwa, wszyscy jesteśmy ludźmi i każdy z nas, jak tu jest, wszelkie jakieś akcje, jak są społeczne, czy na Marcelka, czy na Kamilka, zawsze rada się włączała, radni się włączali, pan przewodniczący się włączał i każdy, jakby trzeba było, wyjmieli to. Natomiast ja, Marek Białka, mówię, nie ma miejsca dla cwaniactwa, bo to nie są ludzie tacy, co są biedni, pokrzywdzeni przez los i tak dalej, i tak dalej. Tylko to są po prostu ludzie, którzy sobie robią drwinę z władzy, bo to idzie wszystko po kolei, prawda? No przecież ceny ustalała Rada Gminy, wójt, my wszyscy i tak dalej, zasady przyłącza i tak dalej. No bo dochodzimy do takiej konkluzji, że w pewnym momencie któryś z radnych powie tak, no to po co my w ogóle się tutaj zadłużamy, po co robimy deficyt, po co my te sieci będziemy robić, to są wszystko miliony złotych, bo jeżeli nawet będą pieniądze z Nowego Ładu, Polskiego Ładu, to one przecież nie pokryją w 100% wybudowania sieci kanalizacyjnej. Wiecie Państwo, jakie są ceny dzisiaj na rynku, jeżeli chodzi o oferty przetargowe. A pieniędzy w budżecie przecież nie przybywa, bo rośnie płaca minimalna, bo jest przecież deficytowa oświata i tak dalej, i tak dalej. Tylko jeszcze jest zawsze sprawa taka, że jeżeli nawet gmina no, musi coś tam zrobić i zrobi drogę,
to jest radość, bo komuś to służy. Każdy jedzie, dzieci się cieszą na rowerku, nikt se koła nie urwie i dobrze, zadłużyliśmy się, zrobiliśmy drogę. Natomiast tutaj wydatki, które państwa czekają, będą gigantyczne i trzeba, mówię, konsekwencji, żeby ten cel osiągnąć, bo kanalizacja czy wodociąg nie jest celem samym sobie, tylko środkiem do celu. I proszę państwa, i zapewniam państwa, że czy to będzie po 5 zł, po 2 zł, czy tam po nie wiadomo ile, to i tak po prostu znajdą się tacy, którzy w ogóle, jakby to powiedzieć, nie będą tego brali pod uwagę. Proszę państwa, sprzedaż wody rocznie, bo tu było za 10 miesięcy, działając przez 9 mnożąc razy 12, to jest 60 tysięcy kubików. W Brzesku 2 miliony 300. Ile to jest? 37 razy więcej. Przypomnę, sieci tylko 5 razy więcej, a sprzedaży 37 krotność razy więcej. No z czego to wynika? No wytłumaczyłem. No idzie rura na Browarną. No to proszę państwa, w jednym bloku jest 5 klatek, na każdej klatce jest 3 i 5 pięter. 15 razy 4 to już jest tam 30 mieszkań, a bloków jest 10. Na jednej rurze. Do tego mamy Jagiełły, wszystkich innych i tak dalej, i tak dalej. No to nie będzie efektywności? No będzie efektywność. Z tego się to wszystko, proszę państwa, bierze. Na jeden kanał sieci w Gdańsku przypada 12 abonentów, a w Brzesku 32. Ja to tłumaczyłem tu, panie radny, że wskaźnik jest 0,3 różnicy. Czyli mówiąc krótko, na kilometrze rury jest przyłączone średnio 12, a tam jest 30. No myślę, że cena rury wykonania zakopania koparki jest taka sama. Niech to będzie 1 000 000 zł. To do tego miliona się podłącza 12 pijawek albo 30 pijawek. No to 30 wiadomo, że wyssie więcej, więcej kupi, więcej zapłaci. A cena, proszę państwa, jakby popatrzycie na przetargi, bo gmina Brzesko też ogłasza przetargi, no nie ma tak, że pan Kasprzyk czy pan Strąg, no mówię nazwiskami, bo to są wykonawcy, zrobi za inną cenę w Gnojniku czy Brzesku. Ziemia, twardość ziemi jest taka sama, glina jest taka sama, koparka jest taka sama. I rury jak kupi u dystrybutora, czy one o nie posadowi w Gnojniku czy Brzesku, będzie dokładnie ta sama. To jest tak, jak na przykład budowane były i są domki w okolicach tam basenu. No to buduje deweloper, który ma też siedzibę w Gnojniku, produkuje okna. No proszę państwa, no podłączenie rury, on od razu daje na przykład 20-30 abonentów. No bo nie mają alternatywy, nie mają studni, no to co? No oni wszyscy od razu po prostu wodę kupują. No. I proszę państwa, i to jeszcze tam mówiłem jako ciekawostkę o tym, no gdzieś to sobie tu zapisałem, to sobie też wczoraj sprawdziłem na przykład, żebyście państwo mieli orientację, co to znaczy efekt skali. W Brzesku, w Łukanowicach konkretnie, na dobę produkuje się 8 tysięcy kubików. Taka jest przepustowość fabryki wody, która robi stację uzdatniania wody. W Krakowie to jest 300 tysięcy. To jest ile? To jest 30 kilka razy więcej. I teraz uwaga. Tu jest w Brzesku 150 km sieci, a 450, przepraszam, a w Krakowie jest 1100, czyli prawie dwa razy więcej. Sieci, czyli musieli zainwestować w infrastrukturę tylko dwa razy więcej, a sprzedają 30-krotnie więcej. Jak się to przekłada na wynik? Średnioroczny zysk wodociągów krakowskich to jest 30 milionów złotych rocznie. 30 milionów złotych rocznie. No to tak, proszę państwa, to jest efekt skali, żeby jak ktoś by mówił, no jak to w Krakowie jest woda tańsza? Tak, i to dużo tańsza, jedna z najtańszych w Polsce. No mimo wszystko, już może teraz tak. Mimo wszystko, a był moment taki, że kosztowała poniżej 4. No tak, tylko że proszę państwa, tam jest taki efekt skali, że przy krótkiej ilości infrastruktury tam się tylko produkuje wodę na okrągło i wszyscy się kąpią, myją w Krakowie, jest takie zagęszczenie. I teraz no jak to zmienić, jak to? No proszę państwa, no wieś będzie zawsze wsią i położenie Gnojnika będzie takie, jakie będzie. Raczej nie spodziewam się, żeby tu jakieś wielkie osiedla powstały, przynajmniej za mojego życia i każdego z państwa, no bo tak koło 40 każdy już tam ma, no to jeszcze ze dwie dychy może pociągniemy i trzeba będzie myśleć o innej rzeczywistości. I proszę państwa, kończąc, chcę pokazać, jak to wygląda w rzeczywistości. Gdzie jest ten problem, co można zrobić, czego nie można zrobić i tak dalej, i tak dalej. W dużej mierze
jest to odpowiedzialność społeczna mieszkańców i tutaj po tym moim, że tak powiem, wykładzie myślę, że państwo radni też jako osoby posiadające mandat społeczny nie tyle mogą, a wręcz powinni się zaangażować, bo wiedzą, gdzie ktoś się nie podłącza, a ma taki, nie tyle powinien, tylko ma taki obowiązek. I to nie wynika tylko ze spełnienia obowiązku, ale to również przekłada się na całość kosztów, gdzie przy tej infrastrukturze, ta infrastruktura powinna dawać już dużo, dużo, dużo większe przychody, a ona tego nie daje. W związku z powyższym, jeżeli nie daje, no to wyniki są takie, jakie są, że cudem boskim udaje się wyjść w granicach zera, czy tam z lekkim plusem i tak dalej, i tak dalej. No tak, bo przy takiej infrastrukturze i przy takim jakby rozproszeniu i również i położeniu, prawda, na dzień dzisiejszy, jaki jest, no to mamy to, co mamy, prawda? No tak jak mówię, jedynym instrumentem, który prawnym, to było to, żeby te osoby, gdzie znajduje się, powiedzmy, sieć. Natomiast mówię, druga sprawa, no to jest też oprócz ilości abonentów jest jeszcze ilość zużycia wody. Tak jak mówię, nowe domy, nowo budowane, 100 na 100 można powiedzieć, składają warunki, wnioski i tak dalej. Natomiast ci, którzy mają infrastrukturę już z poprzedniej epoki, no to mówię, no starają się po prostu w taki sposób. Natomiast mówię, gmina, urząd gminy ma informacje, które nieruchomości, każdy miał prawo przyjść i się po prostu wytłumaczyć, wyjaśnić, że nie mieszka, że dom jest stary, drewniany, niezamieszkały i tak dalej, i tak dalej. Natomiast reszta, proszę Państwa, no to mówię, to jest tutaj w rękach organu wykonawczego. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo dziękuję panu przewodniczącemu i szanownym radnym. Ja tylko uzupełnię, że w związku z nawiązaniem do tych wszystkich osób, które jeszcze nie podłączyły się, a tak, mają taką możliwość, do wszystkich zostały skierowane pisma informujące o tym, że taki obowiązek jest. Więc no tylko tak uzupełniam, bo tutaj była przekazana informacja, że gmina dysponuje taką wiedzą, ale te pisma już wszystkie zostały do mieszkańców skierowane. Jeszcze mam takie pytanie do tego, no bo rozmawiałem z Państwem, no bo też takie pismo otrzymałem od półtora roku. Jestem podłączony do sieci i też umowę mam podpisaną, więc też trzeba by to skorygować, czy wszystkie te pisma, które zostały wysłane w rzeczywistości, są podpięci. Już panu odpowiadam radnemu. Mogła się taka sytuacja zdarzyć, nie kwestionuję. Dlatego przed sesją, panie radny, pozwoli pan, że panu odpowiem ad vocem. Przed sesją wykonałem telefon, bo pan podał mi numer domu do pracownika, który to sporządzał. Na tej liście tych 120, co mówiłem, nie było takiego numeru działki. W związku z powyższym istnieje przypuszczenie, że pracownik gminy, który wysyłał, po prostu omyłkowo mógł literówkę pomylić. Od nas nie wyszła informacja, że działka o numerze takim i takim jest niepodłączona. Pan, który w gminie spisywał po numerach działek ponad 100. Jest po numerze domu. Jest numer domu. Po numerze domu, ale to jeszcze raz powtarzam. Ja numeru domu nie podawałem. Do mikrofonu, proszę do mikrofonu, bo nie słychać później. Panie radny, myśmy podawali numer działki. Na podstawie numeru działki pracownicy urzędu mają dostęp do właściciela i numeru domów. Najzwyczajniej w świecie pan, który czytał, ludzka rzecz, musiał po prostu przeoczyć, pomylił może o jedną cyfrę, bo od nas ten numer działki, o który pan mi mówił, pan podał numer domu, to ja numer działki sobie sprawdzę, nie był na liście na linii eko gmina. Pan w gminie, pan W, przygotowując do podpisu pana wójta Filipa ponad 100 pism, no najzwyczajniej po ludzku widocznie musiał jakąś tam cyfrę pomylić. I to jest wyjaśnienie. Natomiast myślę, że pozostałe 99 nie zdarzyło się, żeby ktokolwiek przyszedł i powiedział, że ma podpięte. Czyli mam to zignorować, takie pismo, tak? No jeżeli pan co? Jeśli by ktoś otrzymał takie pismo, a jest podłączone, tak samo. Proszę pana, mogę się tutaj... Każdorazowo, proszę państwa, trzeba to zweryfikować, czyli wtrącić, każdy przypadek musi być indywidualnie biorąc pod uwagę, że pisma wychodziły z gminy, tak jak tutaj pan prezes powiedział, prawdopodobnie wkradł się jakiś błąd, może pracownik
dana działka, powiedzmy, a w innej miejscowości, czy coś w tym stylu. Natomiast można zignorować, można odpowiedzieć krótko, że proszę o weryfikację, proszę, żeby sobie tutaj sprawdzić, bo ten numer domu jest podpięty, albo po prostu zostawić bez odpowiedzi. Mam nadzieję, że przynajmniej do tej pory nie były zgłaszane jakiekolwiek tutaj uwagi w tym zakresie, więc to przypuszczam, że to jest jednostkowa sytuacja właśnie wynikająca z jakiejś omyłki. Natomiast no też gro osób odpowiada nam na pisma, że powiedzmy albo domy są opuszczone lub stare, które nie są wyposażone w instalację sanitarną, a też lwia część właśnie występuje o warunki i tak, aby ta infrastruktura została wybudowana w 100% odpowiadała potrzebom mieszkańców. No bo jeszcze było takie podejrzenie, że może jakby nie ma geodezji wykonawczej innego portalu, no mówiąc tak kolokwialnie, że nie ma tej kreski. Kreska jest i ja zapytałem pani Kasi, czy był na wykazie taki numer domu i numer działki. Nie było. W związku z powyższym ludzka rzecz, pracownik gminy po prostu, nie wiem, no może było cztery czwórki i pomylił z czwórkę trójką i w ten sposób. Także nie było pana na wykazie jako osób, jako my, jako spółka, która weryfikowała osoby i to. I tyle, to mówię, to jest zwykła pomyłka pisarska i tak to należy rozumieć. No, dziękuję. Proszę Państwa, ja bardzo panu prezesowi dziękuję za obszerne wyjaśnienie. Myślę, że to jest podstawa, tak jak pan powiedział. Podstawą rozwiania wszelkich wątpliwości jest wyczerpująca informacja i tego właśnie oczekujemy i cały czas do tej pory o to prosiliśmy. Bardzo panu dziękuję i od razu uprzedzam, że pewnie co jakiś czas będziemy pana zapraszać, żeby na bieżąco mieć, znać sytuację, kondycję finansową. Proszę? To taka nagroda. To znaczy, no nie będziemy starać się tutaj nadużywać tego, żeby pana jakoś specjalnie absorbować do tego, ale tak myślę, że raz na pół roku, raz na rok pewnie pana poprosimy, żeby ewentualnie przedstawić takie sprawozdanie z działalności spółki. W tym momencie, korzystając z pana obecności, otwieram dyskusję i proszę zadawać pytania panu prezesowi. Pani przewodnicząca Maria Kuc, proszę bardzo. Później obiecuję, że po tym punkcie zrobimy przerwę. Szanowni państwo. Dobrze. Szanowni państwo, ja ze swej strony chciałam tutaj bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi za takie naprawdę syntetyczne i bardzo profesjonalne przygotowanie tego sprawozdania. Muszę tu wyrazy uznania jak najbardziej pod kątem pana prezesa, pod adresem pana prezesa skierować, bo pierwszy raz po prostu spotkaliśmy się z taką sytuacją, że w ten sposób mamy przygotowaną informację, zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym. O to nam chodziło. Sprawozdanie przygotowane jasno, zwięźle, myślę, że zrozumiale, nie jest długie. Wszyscy mieli czas, możliwość zapoznania się z tym sprawozdaniem, ponieważ tak jak przypominałam panu prezesowi, prosiłam, żeby to sprawozdanie radni dostali. Zostało ono przesłane na skrzynki mailowe w poniedziałek po południu, zdaje się. Także był czas, żeby się z tym zapoznać. Informacje zwięzłe, syntetyczne. Wykład pana tutaj prezesa już bardziej analityczny, ale myślę, że służył temu, aby zarówno radni, jak i mieszkańcy tutaj zorientowali się w temacie, na czym polega problem i tak dalej. Pytanie mam do pana prezesa. No wskaźniki jak wyglądają, to wyglądają. Nie wyglądają najlepiej, no ale przy tych warunkach finansowych i jakby sytuacji finansowej spółki, no to nie ma się też czego spodziewać. Ja myślę, że na przyszłość będzie lepiej. A pytanie mam takie, ponieważ tutaj pan prezes napisał, że już tylko znajdę, że spółka nie posiada środków trwałych, tak? Było tutaj coś takiego. Majątku trwałego, tak? Natomiast w bilansie ja tu widzę pozycję środki trwałe w budowie. Chciałam się dopytać, tak, żeby
co to jest, kwota 94 tysiące, tak. Jak również, no środki transportu, to podejrzewam, że to są te samochody, maszyny, urządzenia, tak? Natomiast środki trwałe w budowie. Środki trwałe w budowie, proszę Państwa, to jest pozycja, która się ciągnie od kilku lat, to jest, tak mówiąc ogólnie, farma fotowoltaiczna w rozumieniu księgowym. Środki trwałe w budowie, czyli to jest coś, co zostało zaksięgowane, jest to w budowie, no bo niezakończone, tak? Czyli w powietrzu. Tyle wyjaśnienia w tej sprawie. Wszystkie inne te rzeczy, nazwijmy jakiś tam komputer, laptop, one są księgowane jednorazowo w koszty, dlatego nie są jako środkiem trwałym, bo dzisiaj zasady rachunkowości dopuszczają powyżej 10 tysięcy, tak, tak, jest dokładnie środek trwały, także... Ta pozycja, o której Pani mówi, wiedziałem, że to pytanie będzie zadane, to jest farma fotowoltaiczna. Dobrze. Przychody, widzę, że tu mamy dość duży wzrost w stosunku do poprzedniego roku, ponad 81%. Tak. Więc stąd też jest tutaj poprawa wyniku finansowego. Ja jeszcze, wie Pan co, Panie Prezesie, zastanawia mnie tutaj takie duże straty tej wody w stosunku do zakupionej, różnica między sprzedażą, bo tutaj już Pan pisze, że ilość wody kupionej to było 61 metrów, a różnica między wodą zakupioną a sprzedaną, no to jest 20 tysięcy metrów. No to jest 30% strat. No przyjmijmy, że te 2000 na tam jakieś cele technologiczne i tak dalej, no to zrozumiałe. Natomiast reszta i co tutaj właśnie w tym zakresie pan prezes przewiduje? Jakieś... Proszę Państwa, o stratach działania na poziomie zero to w ogóle trzeba zapomnieć. To tego na świecie nie ma nigdzie. Straty w spółce, o której mówiłem, porównywałem, przez wiele lat były dużo wyższe i może to Państwa szokuje, ale strata paradoksalnie na poziomie 25-30 to jest, proszę Państwa, to jest dobry wskaźnik. Ja wiem, że to jest strata. Jeszcze raz powtórzę. Paradoksalnie się wydaje, o czym ten człowiek mówi. Ja jako osoba znająca branżę, skończyłem też studia w zarządzaniu wodociągami i tak dalej, to jest problem, którego się, można powiedzieć, nie da rozwiązać. Co się na to składa? Już ja tam pisałem w nawiasie. Kradzieże, raz. No proszę Państwa, jest co 60 metrów hydrant. Nie da się postawić monitoringu, stróża, strażnika i tak dalej. To jest kwestia sumienia. Albo kradnę, albo nie kradnę. Ubytki naturalne. No nie mówię o tych hydrantach, tych rzeczach, to ta woda techniczna, tam co było te 2000 i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, również tam na końcu napisałem, że proszę wziąć pod uwagę, że wiekowość sieci, część biesiadek i tam, gdzie się zaczynało, to są czasy pana wójta Rzepy, to jest 20 lat. No proszę Państwa, no 20 lat, jakieś to jest urządzenie, w rozumieniu ustawy o rachunkowości sieć jest urządzeniem wodnym. No urządzenie, które jest 20 lat i każde z nich ma zasuwę, zawór i tak dalej, no ma to do siebie, że podlega działaniu mrozu, wody, woda, ziemia się kurczy i tak dalej. No proszę Państwa, sieci wymagają przeglądu, one są nieszczelne. No to też o tym trzeba po prostu mówić. Informację, którą gdzieś tam nieoficjalnie posiadam, dotyczącą jak to wyglądało na nowych sieciach jednej z gmin, po włączeniu, czyli mówiąc krótko, zalaniu wodą rur, okazało się, że jest strata 50%. Wójt, burmistrz tejże gminy był po prostu w szoku. Strata była, to znaczy różnica pomiędzy kupionym a sprzedanym i tak dalej. Proszę Państwa, sieć nowa to jest, powiedzmy, może połowa, natomiast druga połowa, no to są sieci, które były robione z innych materiałów, na innych zgrzewarkach, na innych technologiach i one mają, no tak jak powiedziałem, no ja mieszkam 20 lat, no to były przecież już wtedy były sieci robione za czasu pana wójta Rzepy, pan przewodniczący Prus wtedy pracował w gminie i one mają 20 lat. To są tam biesiadki i to wszystko i tamte okolice, bo one szło od tego. I nie można wykluczyć, mówię na zasadzie a priori, nie można wykluczyć, że w tychże sieciach no nie ma tam ubytków i sączenia, bo na pewno są. Bo na pewno są. I teraz, no to każdy z Państwa zada pytanie, to co Pan zamierza zrobić, jaki Pan ma na to pomysł i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa,
efektywności ekonomicznej jest zawsze taka zasada, czy koszt nakładów czegokolwiek pracy nie przewyższa efektu. Czyli podam to na przykładzie samochodu. Jeżeli samochód jest ładnie utrzymany i on ma 15 lat, jest stuknięty przód i błotnik i to wszystko, no to jego naprawa będzie kosztować 15, a on jest warty 10. To się go nie opłaca w ogóle naprawiać. I tak przedkładając tu na to, powiem, do czego zmierzam. Licząc te ubytki, to jest, ile tam pani przewodnicząca brakuje? Ale nie, ale ilościowo. 20 tysięcy litrów. Spokojnie, 20 tysięcy razy, ale pan pozwoli, że teraz ja mówię. Razy ilość, razy cena, po której kupujemy wodę. To jest, panie wójcie, ile? 4 złote? 3,40 netto. Razy 3,40 netto. Proszę państwa, rozmawiamy o faktach. To jest 68 tysięcy dzielone na 12. To jest 5600 miesięcznie. To jest 5 tysięcy. Proszę państwa, 5 tysięcy wygenerować oszczędności na kosztach, ja jestem w stanie. W skali miesiąca, powiedzmy. Natomiast, żeby znaleźć sposób na wyeliminowanie i go sfinansować, to za 5 tysięcy nic nie zrobię. Ani monitoringu, ani przeglądu sieci, ani strażnika Teksasu, który tam będzie robił. Pan przewodniczący wie, do czego zmierzam, tak? Że czasami jest tak, że strata czy ubytek, trzeba się z nią pogodzić, bo koszt ochrony, monitoringu, czegokolwiek i tak dalej jest kilka razy większy i tak dalej. Oczywiście, że jeżeli będą środki, to nie tyle będziemy, bo musimy zrobić przegląd, powiedzmy, hydrantu, przegląd sieci i tak dalej, i tak dalej. Ja tam w ostatnim punkcie napisałem o tym też. I to, proszę państwa, i to nie ma znaczenia, czy to będzie płacić spółka, czy sieć, bo sieć jest nasza wspólna i tak dalej. Na dzień dzisiejszy jest tak, jak jest. Po prostu. No to jest tak, jak ja jeżdżę samochodem, mam wyciek na przykład płynu chłodniczego. Ja wiem, że go mam i dolewam go, ale dolewam płyn za 20 zł, a remont chłodnicy mi kosztował 500 zł. No to ja jeszcze będę przez rok dolewał i mnie taniej wyjdzie niż naprawa chłodnicy. Tak samo jest i tutaj. Tak samo jest i tutaj. Kwestia, tak jak mówię, ubytków czy bezprawnego pobierania wody z hydrantu, czyli czytaj po ludzku mówiąc kradzież, jest wszędzie i tego się nie da wyeliminować, bo hydrant jest powszechnie dostępny w takim miejscu, że on musi być w każdej chwili dostępny, żeby dla celów pożarowych go po prostu mógł być dostępny. Proszę państwa, we wszystkich sieciach wodociągowych, w przedsiębiorstwach są ubytki, rzeczywiste i pozorne. I można sobie poszukać w internecie opracowania różnych, nawet i naukowe, że ubytki na poziomie 20-25 to są po prostu, jak to się mówi, dopuszczalne i nie da się tego inaczej. Zważywszy, że tak jak powiedziałem, tam podałem przyczynę. Stan techniczny infrastruktury. Stan techniczny infrastruktury. Wiecie państwo, jak te sieci są posadowione, gdzie one są, idą przez poszczególne domostwa i tak dalej, i tak dalej. No ja mogę tylko powiedzieć, tutaj pan wójt Filip poświadczy, bo to zresztą na jego polecenie zostało zrobione, w jednej z w jednym gospodarstwie w Biesiadkach, tak panie wójcie, było, że jest grząski teren. No mówiąc krótko, stało się butem i to. No to nastąpiło podejrzenie, że jest tam rozszczelnienie na tym. Zmówiliśmy koparkę, no bo nie mamy swojego sprzętu, przyjechała koparka, odkopała to wszystko i tak dalej. Facet uczciwie powiedział, no nie biorę pieniędzy, bo nic tam nie było po prostu, tylko tyle co zakopanie, prawda. No i teraz idąc tym tokiem, to było na jednej posesji. No możemy tak przelecieć całe Biesiadki, Żerków, Lewniową i szukać wiatru w polu, prawda. No nie ma czegoś takiego jak jakiś tam geoaparat, który będzie robił pi, bo się woda leje. To nie jest wykrywacz metalu. To nie jest wykrywacz metalu. Jak to jest, państwo zapytacie, w dużych przedsiębiorstwach? No proszę państwa, na przykład w magistrali RPWiK-u, która leci od Łukanowic, to jest ponad 30 kilometrów, no są zamontowane sondy, jest oprogramowanie i tam widzą, jak jest spadek ciśnienia na przykład. Ale to nie ma takiego urządzenia ani oprogramowania, żeby pokazał jak GPS konkretnie na której działce. Bo taki urządzeń, czyli tych sond, to by trzeba było mieć tysiące, to są miliony złotych, to nikt sobie na to nie pozwoli. Tylko są tak zwane badania odcinkowe i to już jest jakiś tam element,
że jeżeli na przykład udałoby się zdiagnozować, że na górnej części na przykład Gosprzydowej tam są ubytki, no to szukamy w tych okolicach, nie szukamy już w całej gminie. Natomiast żeby wskazać dokładnie tak jak program GPS, no proszę Państwa, no woda nie reaguje na GPS-a, to tego się nie da zrobić. To tego się nie da zrobić. I to mówię, czy to będzie robiła spółka, czy to będzie robiła gmina, to ubytki są, były i będą. I dziś, jakby to można powiedzieć, to wychodzi, no bo to też się odbija na wyniku. No to jest te 5 tysięcy z kawałkiem miesięcznie. Dokładnie tak, panie prezesie, ale mnie głównie chodziło o to, no bo wiadomo, ubytki, awarie, no to są normalne konsekwencje funkcjonowania całej tej infrastruktury. Natomiast żeby mieszkańcy nie odebrali to jako jakieś, nie wiem, przyzwolenie społeczne na kradzież. Mnie głównie chodziło o te właśnie zabezpieczenie czy uchronienie się od tej kradzieży tej wody, bo ponieważ no, zdarzają się kradzieże, no co będziemy ukrywać, prawda? Jedna to, co mówię, awaryjność, sieci są stare i tak dalej. Natomiast jeżeli używamy określenia kradzież, to kradzież się odbywa na powierzchni. Czyli pan prezes twierdzi, że nie ma możliwości tu jakoś zweryfikowania. Jeśli można się tutaj trochę... Robiliśmy... Panie prezesie, jeśli można tylko na sekundkę. Na ten temat dyskutowaliśmy i myślę, że w momencie już zakończenia całej analizy i zablombowania hydrantów w perspektywie czasu będzie można zweryfikować, gdzie te blomby najczęściej znikają i na pewno jakieś tam pomysły na walkę z tym są. Natomiast no też to, co pan prezes powiedział, kwestia infrastruktury i chociażby tak jak na zbiornikach, i to nie tylko te ubytki mogą być powiedzmy na sieciach, ale również na zbiornikach w momencie, kiedy zawiesi się pływak, to też, aby nie dokładnie nie zniszczyć całej infrastruktury, jest na zasadzie przelewu i przy zbiornikach, jak chociażby ten zbiornik górny w Lewniowej, jest przy zbiorniku, gdzie jest magazynowana woda, zbiornik właśnie na przelew mogą być również takie sytuacje, zdarzało się tak, że właśnie ta woda idzie na przelew, dlatego też te straty z tego tytułu również występują, dlatego jak Państwo pamiętacie, jakiś czas temu dyskutowaliśmy na temat modernizacji infrastruktury. To było w okresie, kiedy brakowało, były powiedzmy awarie na gminie Czchów i brakowało wody. I to, co Państwu mówiłem, te wszystkie działania były robione ręcznie i też udało nam się pozyskać środki w ramach Polskiego Ładu i myślę, że w perspektywie również będziemy chcieli zmodernizować te zakresy, jeżeli chodzi szczególnie o właśnie o pomiarowanie, to pomiarowanie, co pan prezes powiedział, odcinkowe, abyśmy wiedzieli, na jakich odcinkach ewentualnie mogą występować ubytki, jak również zautomatyzowanie zarządzania zbiornikami. Tych zbiorników w tym momencie mamy 5 i też ręczne sterowanie już jest bardzo problematyczne, bo trzeba jeździć między zbiornikami i fizycznie zamykać zasuwy i to kontrolować. Także na pewno perspektywa taka, aby właśnie zostało to zautomatyzowane, żebyśmy ten proces mieli na monitorze i mogli na podstawie właśnie tych danych, które pojawiają nam się w systemie, mieć informacje o ewentualnych awariach. Ale to tak jak tutaj pan prezes powiedział, jest to kosztowne i też musimy do tego zakresu przeprowadzić analizę, tak aby ten system był jak najbardziej wydajny. No ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale dla mnie 30% straty to jest bardzo dużo. No i nie ukrywajmy, że to się przekłada później na cenę wody. Płacą za to mieszkańcy. Dlatego tutaj zwróciłam uwagę na ten aspekt. Natomiast jeszcze mam pytanie odnośnie zakupu tej wody. Kupuje gmina, później jest to na zasadzie refakturowania, tak? W cenie zakupu przez gminę. Tutaj nie ma narzucanej żadnej marży. Dobrze, dziękuję. To wszystkie pytania z mojej strony. Jeśli jesteśmy przy cenie zakupu i przy sposobie zakupu, czy musi to być zakup dokonywany przez gminę, czy nie może bezpośrednio umowę podpisać z Czchowem spółka? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Tak było do tej pory. Nie wiem dlaczego.
Tak było do tej pory. Ja jestem, jakby wsiadłem do pociągu, który już jechał. Ja rozumiem. Nie znam odpowiedzi. Natomiast tutaj widzimy, że na dzień dzisiejszy te należności jeszcze pozostają do spłaty przez spółkę, dlatego za zakupioną wodę. Dlatego prościej by było, gdyby spółka tą wodę dokonywała zakupów i sama rozliczała się z gminą Czchów. No pewno w takim kierunku będziemy podążać, aby w perspektywie czasu te zmiany dokonać. No zobaczymy, został ostatnio ogłoszony przetarg na wykonanie badań związanych z ujęciem wody w Gosprzydowej, więc może też to da nam no, całkowicie też inne spojrzenie na możliwość zasilania naszej gminy, jak również przełoży się to na koszty. I tutaj nie ukrywam, że upatruję możliwości ewentualnych nawet obniżki, jeżeli powiedzmy ilość wody byłaby właściwa i w ramach tego przetargu, czy tych środków, które udało się pozyskać w ramach Polskiego Ładu, wykonać stacje uzdatniania, no to myślę, że na pewno taka dywersyfikacja byłaby dużym plusem dla całego układu hydraulicznego, jak również patrząc z perspektywy finansowej. No co prawda te koszty bieżące trochę rosną, ale tak jak pamiętam, rozmawiałem z jednym z wójtów, mówił, że przy nie takim dużym ujęciu koszt wyprodukowania wody wahał się powiedzmy od 1,5 do 2 zł. No, w tym momencie brutto już. W tym momencie jest to prawie 4 zł brutto, w związku z czym no jednak tutaj ta płaszczyzna do ewentualnych oszczędności, tą złotówkę czy dwie się pojawia, ale myślę, że to też jest składowa tych czynników, o których tutaj była wcześniej mowa, strat, kradzieży, czy chociażby kosztów i tak samo nasączenia, że się tak wyrażę, ilością odbiorców danej sieci, bo też te koszty stałe wtedy rozkładają się na większą liczbę odbiorców. No tu jest kilka takich właśnie zależnych od siebie czynników, ale mam nadzieję, że z miesiąca na miesiąc, z roku na rok będzie to wyglądało coraz lepiej. Dziękuję. Proszę Państwa, oczywiście ujęcie wody i dywersyfikacja dostawy wody to jest temat ważny, natomiast musimy mieć świadomość, że to jest proces długotrwały i dzisiaj te odwierty są wykonywane bardzo dobrze, że są szukane źródła sfinansowania tych prac i jeśli by się udało faktycznie ze środków z Polskiego czy z Nowego Ładu zrealizować. Natomiast musimy mieć świadomość, że to jeszcze chwilę potrwa. Druga sprawa, też stosunkowo przy całym cenie ostatecznej wody koszt zakupu, mówi Pan, Panie Wójcie, że to jest około 4 zł brutto, nie? 3 z hakiem od gminy Czchów. Czyli na dzień dzisiejszy, jeśli woda, ja nie biorę wody, nie mam takiej możliwości, kosztuje, nie wiem, 10-11 zł, tak, Panie Prezesie? Niecałe 10 zł, no to ta cena... 9,20. Ta cena zakupu jest... 8,50. Jest, no, 1/3 powiedzmy. Natomiast oczywiście dywersyfikacja jest ważna i trzeba działania podjąć w kierunku obniżania kosztów tak, żebyśmy tę cenę ostateczną nie podnosili drastycznie, bo pewnie podniesienie pewnie będzie następowało ze względu na wskaźniki, na ceny paliw, na dostawy, na energię i tak dalej. Wynagrodzenie najniższe to pewnie jest nieuniknione, tylko żeby te podwyżki były relatywnie niskie, czy najniższe z możliwych. Oczywiście Pan wspomniał o tym konieczności podłączenia do sieci kanalizacyjnej. To jest jak najbardziej temat, który trzeba dociągnąć, doprowadzić do końca, że tak powiem. Pierwszy krok został wykonany i bardzo dobrze. Pisma poszły, kolejny krok został wykonany, natomiast konsekwentnie trzeba doprowadzić do tego, żeby te działania zakończyły się efektem. Bo jeśli tak, no to straszenie samo w sobie nie przyniesie tego efektu, a później wszyscy za to płacą. Też mam świadomość tego, Panie Wójcie, że sytuacja finansowa
niektórych osób jest trudna. Też znam przypadki, że przyłącza są długie i koszt wykonania tego sięga powiedzmy 10-12 tysięcy przyłącza kanalizacyjnego i też trzeba mieć świadomość, że może ludzi na to być nie stać na dzień dzisiejszy, żeby to zrobić. Natomiast część ludzi, którzy mają taką możliwość, a nie korzystają z tego, musimy w jakiś sposób zmotywować. Jeszcze kolejne ryzyko, czy kolejne zagrożenie z tym się wiąże, że mamy osiągnąć efekt ekologiczny, który został w projektach wyznaczony. Jeśli nie osiągniemy, to z tego tytułu są konsekwencje konkretne dla gminy. Dlatego tym bardziej te działania musimy wzmóc. Mówię teraz o kanalizacji, o sieci kanalizacyjnej, bo tam są instrumenty prawne, tak jak tutaj pan prezes zaznaczył, jest możliwość wyegzekwowania tego przyłączenia. Natomiast jeśli chodzi o wodę, no to natura sama zmusi tych ludzi pewnie, jeśli przyjdą lata suche, oni sami szybciutko przyjdą i będą prosić o przyłączenie. To, co pan prezes też powiedział, wykonana sieć jest stosunkowo niedawno, młoda sieć, dlatego nie ma tych przyłączy tyle, co byśmy sobie życzyli, bo ja sam wiem też z własnego doświadczenia, no nie mam możliwości przyłączenia się do sieci, no to szukałem rozwiązań, zapłaciłem konkretną kwotę za wykonanie studni głębinowej. Gdybym miał możliwość, na pewno bym nie zainwestował, tylko bym się przyłączył do sieci. No a dzisiaj nawet gdyby gmina mi zaproponowała, to bym się zastanowił. Oczywiście pewnie bym się przyłączył, ale na zasadzie alternatywnej takiej, że jak będzie mi potrzeba, to się będę pobierał, a opłatę bym stałą licznikową zapłacił. Ale to ja jestem w stanie rozumieć tych odbiorców, którzy tak w ten sposób myślą. Natomiast jeśli chodzi o kanalizację, no to tak jak powiedziałem, to się wiąże z tym, że nie tylko koszty nasze nie dzielą się na większą ilość odbiorców, ale również mamy z tyłu głowy, że musimy ten efekt ekologiczny wcześniej czy później wykazać i to jest poważny problem, patrząc z perspektywy gminy. Jeśli mogę się tylko tak odnieść, to ten efekt ekologiczny, który był założony w projekcie, już został osiągnięty, ale to no nie jest dla nas zadowalające. Został osiągnięty te wskaźniki. Jeżeli chodzi o kanalizację, to tak, wskaźniki zostały osiągnięte, bo w okolicach 70% czy ponad w tym pierwszym etapie już było podłączonych, tam było założonym w okolicach między 50-60%. Natomiast no, my też tutaj nie straszymy, tylko tak jak już mówiłem wcześniej, zostały skierowane pisma informujące, na podstawie jakich paragrafów jest obowiązek dla mieszkańców przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej i jakie są ewentualne konsekwencje wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości, czy za opatrzeniu w wodę i no ogólnie w ramach spraw związanych z wodą i kanalizacją. No i tutaj te efekty już są widoczne. Dziękuję. Proszę. Jeśli mogę, tylko, bo jeszcze tutaj jeden wskaźnik chciałem taki istotny powiedzieć, który też wczoraj sobie wyliczałem, właśnie jak to jest z tą wodą, żeby Państwo mieli obraz przyłączenia i na tym koniec. Proszę Państwa, wyliczyłem, że średnio miesięczne zużycie wody na odbiorcę to jest 4,7 kubika. Odbiorca to jest abonament, to jest rodzina. Biorąc pod uwagę, że przyjmuje się, że no, czteroosobowa rodzina to jest standard, tak? Dwoje starych, dwoje młodych, prawda? Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu ustala ryczałt 3 kubiki zużycia, jeżeli chodzi o kanał, czyli mamy 12, tak? W Brzesku to jest 13,4. No to się mieści. No to załóżmy na są pięcioosobowe, dwuosobowe, single, związki wolne, niewolne, jak kto tam chce, niech będzie jak chce. Średnio zakładamy, że jest 4. I wychodzi te 13. To znaczy, że tam każdy wodę ma, tak? W Gmajniku wychodzi, że zużycie wody miesięczne przez ilość odbiorców, odbiorca to rozumiany jako abonent, jest 4,7. Czyli proszę Państwa, no to jeżeli są, czteroosobowa rodzina jest, znaczy, że co trzecia ma studnię, tak? Bo na kanale już jest 9,88. No tu już się nie da. Czyli ma tak, kanał, a nie bierze wody. Normalnie licznik liczy 1:1. Jakby było wszystko szło przez to, to ile jest wody z sieci, tyle wody w kanale. Ile weszło, zasada FIFO, LIFO, tak? Ile weszło, tyle wyszło. Natomiast to pokazuje, wczoraj też to wyliczałem, że
no zdecydowanie ponad połowa, jakby to powiedzieć, mówi, no dobrze, no mam, do kanału już swojego nie mogę mieć, ale wodę mogę mieć. I to, że mimo, że jest przyłączony, to co pan przewodniczący powiedział, na wypadek suszy, ale akurat teraz twórca dał mokry rok i studnie obrodziły, bo przyznacie państwo, że teraz wody gruntowe się podniosły, wiele osób o tym mówiło i tak dalej. No, no proszę państwa, no każdy orze jak może, tak? No to też jest jeden jakby z takich tych elementów. No, a propos efektu ekologicznego na mocie, to tak jak mówię, było wydanych 29 warunków, było czy jest. W większości to jest łóżwi, a mówię tam tylko kilka osób, że tak powiem. No te nowe domy, co były, no to tak, bo jeszcze jest taka rzecz, że dzisiaj zgodnie z prawem budowlanym, a państwo za pewno wiecie, pan przewodniczący lepiej wie ode mnie, żeby się starać o pozwolenie na budowę, trzeba mieć zapewnienie dostaw mediów. A zatem ktoś, kto zamierza budować dom, przychodzi po warunki, ale ten dom buduje rok, dwa, trzy, powiedzmy cztery. No nie założy sobie wodomierza, bo mu zamarznie, bo nie ma dachu. Jeżeli skończy budować dom, no to tam jest pewność na 100%, że on przyjdzie zakończyć, tak? Ale, tak jak powiedziałem, część osób, które po numerach działek zidentyfikowałem, że to są domy od lat zamieszkałe, między innymi też w Uszwi, bo znam, ale argument był taki, że właśnie, że no nie liczył, że to będzie aż tak kosztowne, bo siedzi tam daleko i tak dalej. Są przejścia, przebicia, rury ochronne i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj mówię, no proszę państwa, no gdyby się okazało, że szala na wadze jest to, co pan przewodniczący mówił, że efekt ekologiczny nie będzie osiągnięty, bo braknie x tych, no to ja powiem, jak to było w skali Polski robione w latach, powiedzmy, programu 2007-2013 perspektywy finansowej. No proszę państwa, no to gminy stosowały formy promocji bonusów. No, no niestety, no to trzeba się z tym liczyć, że powiedzmy, dołożę, strzelam 1 000 000, a zyskam 10, 10 kary, tak? No to takie w skali kraju, tak było na przykład w Nowym Sączu, gdzie brakowało i został uruchomiony program promocyjny, że no czy gmina, czy wskazana spółka, to nie ma znaczenia. Albo wykonuje po kosztach, albo daje jakiś tam upust, czy tamto i tak dalej, za cenę tego, żeby uratować tą po prostu karę. No ktoś powie, no dobrze, a ja robiłem wcześniej sam i nic nie dostałem. No ale to, proszę państwa, no to tak jest wszędzie. No to ja jestem abonentem Polsatu od 20 lat i nawet jak chciałem wymienić dekoder, to mi nie wymienili. A nowy klient przychodzi, dostaje 6 miesięcy gratis. Tak to działa. Kryptoreklama. Dobra, panie radny Ząbkowski, proszę, mam dłuższego czasu. A, pan Myszka, to... Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Nie wiem, czy się miałem doczekać, czy składać skargę na przewodniczącego, że mnie do głosu nie dopuści. Przepraszam. Mam tu pytanie do pana prezesa i tak, parę pytań w sumie. Panie prezesie, przede wszystkim to rzeczowo, a krócej, to bym bardziej to inaczej widział. Nie, mnie to boli, na przykład, że pan bagatelizuje stratę ponad 20 tysięcy litrów wody. Dla mnie to jest dużo. Ja bym mi ubyło 3 kubiki, pobrałem, jeden mi gdzieś ubył, to bym zaraz szukał, że coś jest nie tak. Straże, jak pan mówi, że biorą dużo. Nie, straże nie biorą dużo. Ja wiem na własnym przykładzie u nas straży, ile bierzemy. Wiem na przykładzie, gdzie my czyścili zbiornik przepompowni w Lewniowej, gdzie miał 150 kubików. To było raz na parę lat, więc też tam wody dużo nie idzie. Straże, jak nie ma pożaru, to praktycznie wody nie biorą, bo nie mają na co. Pamiętam parę lat temu w Uszwicy Lewniowa wylała 30 kubików, no to był duży pożar, ale tak to ogólnie się nie bierze wody. Ja bym tu bardziej chciał usłyszeć od pana na przykład jakieś rozwiązania wielkie, nie straty, bo piszesz pan tu zysk, a w sumie straty. Zobowiązania według gminy są dużo większe, więc tu bym chciał usłyszeć, jak tam pan napisał, że na zewnątrz też macie zadanie, realizujecie. Czy to są tylko same przyłącza wody u ludzi, czy jeszcze gdzieś poza tym, gdzieś wychodzicie na zewnątrz i świadczycie ludziom usługi? Mówisz pan tak nieraz ładnie to tamto czy coś, tylko dla mnie to jest normalne raczej. To, co pan mówisz, spotykam się, podstawowe rzeczy, to są w miarę konkretnie rozumowane. Mówisz pan nieraz, to dajesz takie przykłady. No to ja panu teraz na koniec jeszcze tego wszystkiego dam przykład. Rozmawialiśmy tu parę razy z radnym Kamilem o drogę na Biesiadki, że jest nieskończona, bo przecinane tam kiedyś, teraz są uskoki. Może mało na to. No jadę ostatnio, no i powiem szczerze, uskoki nie naprawione, ale postawione znaki nierówna droga.
Czy nie tańszy koszt by był wziąć dwa worki asfaltu, zatkać te dziury, niż postawić znaki? Dziękuję. Proszę, panie prezesie. Jako ad vocem, ostatni temat, postawienie znaków czy tańsze dziury, powiem szczerze, to raczej jest, panie radny, chyba pytanie do wójta gminy, bo ja nie stawiam znaków, ja nie mam władzy nad gospodarką dróg gminnych. Tam, panie przewodniczący, panie prezesie, chodziło panu radnemu o to, że były robione przejścia przez drogi gminne i spółka to wykonywała i w ramach gwarancji pan wójt tu obiecywał, że zobowiąże spółkę do naprawy tego, do usunięcia tych nierówności tam, gdzie przejścia przez drogi gminne były wykonywane. To kilkakrotnie już na tej sesji. Pan wójt Filip mówi, że to było 3 lata jeszcze zanim jeszcze on przyszedł. Ja nie znam tej sprawy. Nie mówmy tak, że nikt nie wie, no bądźmy poważni, proszę Państwa, zaraz dojdziemy w to, co jeżeli chodzi o 600 ten, lat do tyłu i dojdziemy, także nie ma problemu. Jeżeli chodzi o ten zakres, no to tutaj też z tego, co rozmawiam akurat z panem Arturem, który tym tematem miał się zająć, no kwestia jest no dużego, że tak powiem, natłoku firm, które, czy powiedzmy, natłoku prac, które firmy mają zlecone. Sami to, że tak powiem, widzimy przy pracach, które chcemy zrealizować. To, co też ostatnio rozmawiałem z sołtysami, czy tutaj Biesiadek, czy Uszwi, bo pół roku czekamy, a czy przyjdzie powodziówka, czy nie przyjdzie. Tak jak pieniądze były zabezpieczone Żerkowie, w Biesiadkach, w Uszwi, w Zawadzie Olszewskiej. We wrześniu mamy informację, że jednak tych środków nie będzie i później co z tymi środkami zrobić i tak też odczuwają to firmy, bo taką sytuację nie mają tylko i wyłącznie nasza gmina, ale większość gmin tutaj w regionie, które liczyły na te środki powodziowe, okazało się, że ich nie dostaną i zostało im środków własnych, w związku z czym chcą te środki własne przeznaczyć. I tak chociażby tutaj z firmą, która właśnie wygrała przetarg na drogę nad plebanią. Rozmawialiśmy, mówię, no okej, okay, ale tu w gminie sąsiedniej Żegodzina mają jeszcze 7 dróg do zrobienia. W Bochni, biorąc pod uwagę, że mamy grudzień, w Bochni też kilka czy kilkanaście odcinków do zrobienia, więc no ta druga połowa roku jest dużo trudniejsza, jeżeli chodzi o takie małe zakresy. Głównie chodzi o sfrezowanie, klejenie powiedzmy 2 centymetrów czy centymetra, czy powiedzmy 3 masy na zimno, to takie rozwiązanie jest tymczasowe, to szybko odpadnie. Tu trzeba przyfrezować centymetr, 2, tak aby położyć masę 3-4 centymetry na gorąco i wtedy będzie to właściwe. Wiadomo, w jednym miejscu jest więcej, powiedzmy 5-7 centymetrów, mogło gdzieś tam zapaść, chociaż myślę, że aż takich dużych uskoków nie ma, też tam dość często jeżdżę. Natomiast jest to na pewno do zrobienia i mam nadzieję, że w końcu, że tak powiem, ten temat będzie zamknięty. Nawet jak ostatnio tutaj rozmawiałem, no to z panem Arturem, tam jest zrobiona ta, chyba dzisiaj nawet mają kłaść tam masę asfaltową na tych ubytkach w Lewniowej pod Świerczynę, bo tam rzeczywiście no nie na odcinku 15-20 metrów była droga już, że tak zniszczona, że praktycznie ludzie jeździli fosami, aby ominąć te dziury. Także mam nadzieję, że uda nam się to w najbliższym czasie zniwelować. Tak jak tu pan przewodniczący mówił, już ten temat był poruszany, też wolałbym, żebyśmy tego tematu nie poruszali, no natomiast no, czasami sytuacje są jakie są i trzeba, że tak powiem, przerzucać między priorytetami, jeżeli chodzi o te zadania, więc ten temat na pewno zostanie zamknięty, zresztą nie tylko tak tutaj na łączniku Biesiadki Lewniowa, ale również czy Zawada, czy Uszew. Niemniej jednak no też dziwi fakt, bo z jednej strony jak chociażby na niektórych odcinkach na zebraniach wiejskich są pisma, żeby wstawiać
progi zwalniające, a powiedzmy, jeżeli mamy naturalne, że się tak wyrażę, zagłębienie, które też... Panie Wójcie, może tego, skończmy dyskusję, nie brzmijmy paradoksy, bo to trochę nie o to chodzi. Zwolnić, no ale tak to bywa. Bo to nie będziemy tego tematu poruszać. Mamy nadzieję, że ta sprawa zostanie załatwiona. Czy zobowiązuje się pan w tym roku ten temat załatwić? Chciałbym, ale jest to dość, że tak powiem, no trudne. Zobaczymy, jaka będzie też warunki pogodowe do takiego małego zakresu. No też nikt nie chce, że tak powiem, przerzucać sprzętu w momencie, kiedy ma do zrobienia kilometry dróg. Nie musi pan tłumaczyć. Będziemy się starać, ale mam nadzieję, że się uda. Tak jak pan powiedział, też pamiętamy pismo pana sołtysa z Uszwi. Także ten temat na pewno jest do zrealizowania i myślę, że to nie jest jakiś strategiczny, że gmina nie jest w stanie podołać temu. Pan radny Mieczysław Ząbkowski. Proszę, a chyba, że jeszcze do tej wypowiedzi pan radny Myszko. Proszę bardzo. Jeszcze chciałem po prostu dodać, bo nieraz my tu rozmawiali i na komisjach i na tym, o temat blombowania hydrantów. Myślę, że jakby zablombował hydranty, to by mieli raz, a spokój na parę lat. I myślę, że zobaczylibyśmy, czy faktycznie te kradzieże były aż takie duże. Czy po prostu z drugiej strony, jak pan mówi, że gdzieś ubytki są na linii. Według mnie, jak były gdzieś koło hydrantu czy gdzieś, to podejrzewam, że w tym miejscu pole czy coś było nasiąknięte mokre i ktoś by zgłaszał taką sytuację. Więc nie wiem, no 20 tysięcy litrów, zresztą tu my słyszeli w Gospodowie, tam coś było wody, w Gnojniku na stadionie coś wody, to się głośno było, ale to było ile? Kubików parę, a tu jak 20 tysięcy było, nie wiem, no panie prezesie, coś by tu trzeba było robić, szukać, bo są naprawdę duże straty. Halo? Jest. Szanowny panie, szanowni państwo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Plombowanie liczniku hydrantów nie jest jakimś tutaj, przy pełnym szacunku do pana, autorskim pomysłem, bo to jest metoda znana i sprawdzona. I taką metodę żeśmy stosowali. No, jak przychodzi złodziej, to pierwsze co robi, to zrywa plombę. I plombowanie liczników, przepraszam, hydrantów, no to mi tylko stwierdza to, że ktoś ukradł wodę. No, ale ja dalej nie wiem, kto tą wodę kradnie. W jednej z dzielnic Gnojnika na 6 hydrantach było pilotażowo zamontowane były plomby. Po weekendzie na 2 było zerwane. Jaki z tego jest morał? Że ktoś wziął wodę. Ale kto tą wodę wziął? Ja jeszcze nie skończyłem. Proszę pana, założyliśmy po raz drugi ten. No akurat się stało, że temu komuś już więcej wody było nie potrzeba. Hydrantów w gminie jest kilkaset, a może tysięcy. Oczywiście, że jest to w planie, żeby to oplombować, żeby to przeglądnąć, żeby to uszczelnić. Natomiast taka aktywność społeczna, że to, co tutaj pan powiedział, zacytuję, że jakby było mokro koło hydrantu, to na pewno by ktoś zgłosił. Proszę pana, no dzisiaj społeczeństwo jest tak, że tak powiem, zneutralizowane, że nikogo to nie interesuje, bo sygnał, który był w Biesiadkach, w tym samym dniu był podjęty. Notabene to był piątek i długi weekend i ściągnęliśmy koparkę po godzinach, ponieważ każde sączenie się, jak była mokra ziemia, okazało się, że w cudzysłowie alarm był fałszywy, bo ziemia była nasiąknięta z innego powodu. Natomiast rozmawialiśmy wielokrotnie już z panem wójtem Paterkiem, z panem wójtem Filipem, że jest taka potrzeba, zresztą ja to też pisałem, przeglądu sieci i hydrantów. No proszę państwa, no za tym idą koszty i pieniądze. No kto to ma robić, kiedy? To albo trzeba dodatkowych ludzi zatrudnić, albo trzeba firmę z zewnątrz wziąć. No to nie ma tak, że u nas się nie pracuje w spółce tak jak w Państwowej Straży, że się gra w siatkówkę i czeka na telefon, jak będzie pożar. W ciągu dnia, tygodnia każdy idzie, o 7 wychodzi, o 15 wraca. W związku z powyższym, jakby to powiedzieć, przy tym stanie osobowym, który jest, wycięcie na całą gminę, to jest technicznie niemożliwe. No to za tym się, proszę państwa, no wiążą, myśmy tu już ustalali, ile od przegląd hydrantu, żeby go sprawdzić, czy on jest sprawny, czy on się otwiera, czy jest ciśnienie i tak dalej, to jest do zrobienia i to musi być zrobione. I to wynika, nomen omen, to co powiedziałem w piśmie, że to jest czyje zadanie? Gminy, a nie spółki, bo to wynika, zacytowałem tam paragraf, który to wynika z utrzymania w gotowości. Pan powiedział, że straże pożarne nie biorą zbyt dużo wody. Ja nigdzie nie powiedziałem, że biorą dużo. Ja wymieniłem jako jeden z 5 elementów i zgadzam się, że chyba biorą najmniej z nich wszystkich. Ja nigdzie nie powiedziałem, że straż bierze najwięcej wody. Prawdopodobnie bierze najmniej, natomiast ja wymieniłem w nawiasie enumeratywnie,
ale nie wskazywałem rangi czy procentu, kto bierze więcej czy mniej. Powiedziałem, że to jest PEPOSZ, to są hydranty, to są ubytki, to są kradzieże, to są awarie. A zgadza się, że prawdopodobnie przy ilości pożarów, Bogu dziękować jak najmniej, to zużycie wody przez straże jest najmniejsze. Ale ono jakieś tam niewielkie jest. I wbrew pozorom ono jest wpisane w zadanie własne, ustawodawca to przewidział i to powinno być, że tak powiem, zafakturowane. I teraz kolejne pytanie, to jak to zrobić? To proszę Państwa, w Brzesku, gdzie jest Państwowa Straż Pożarna, gdzie jest facet na etacie, na koniec miesiąca przychodzi do RPW-ku z zestawieniem i mówi, że tu i tu i tu i tu, na tych hydrantach straż pobiera wodę, przedstawia dokument, my to fakturujemy, bo to jest obowiązkiem, przychodzi do RPW-ku, RPW-k to przefakturowuje na gminę i tak dalej. To teraz wyobraźmy sobie sytuację taką, że co, dodatkowy etat gminy, który będzie nadzorował kto ile co, no to są takie sytuacje, tak to wygląda. Pan radny Myszka. Proszę bardzo. Panie prezesie, temat parę lat temu ja osobiście dostałem pismo z gminy, że każdy pobór wody mógł zgłaszać i zgłaszałem przez parę lat i to było gdzieś odnotowywane albo nie było, nie wiem, ale wtedy było jasne rozeznanie, kto ile wziął. Miałeś pan, można było powiedzieć, ile biorą straże. My nie gramy w siatkówkę, bo jesteśmy ochotniczą strażą pożarną, więc co poświęcony czas to swój własny. Na temat blombowania hydrantów. Hydrantów nie jest tak dużo, elektryka ma więcej liczników i ma wszystkie poblombowane. A trzecia sprawa, jeśli hydrant by był na moim mieniu czy polu i ktoś mi go raz tam rozblombował czy co, to bym się przyjrzał następny raz, kto tam jest, bo jeśli bym wiedział, że ja zapłacę za ten pobór wody z mojego hydrantu, bo jest rozblombowany, to bym się temu przyjrzał i na pewno w bytku by takich nie było. Panie radny, tak jak powiedział pan wójt Paterek, jest brane pod uwagę plombowanie hydrantów. Jest to kwestia czasu, ludzi i finansów. Jest to brane pod uwagę. Dziękuję bardzo. Zakończymy temat plombowania. Na pewno warto podjąć każde działania, żeby ograniczyć ilości strat na sieci. Kradzież, ja powiem, bo pan prezes mówi, straty liczy pan po cenie zakupu od Czchowa wody. Natomiast potencjalny złodziej, on by zapłacił cenę z zakupu naszą, czyli jak ukradł, to nie zapłacił nam, a myśmy ponieśli stratę tą, co zapłaciliśmy dla Czchowa, no ale to nie wnikajmy w to. Ja odróżniam korzyści utracone od strat. Pani przewodnicząca Maria jest księgową, to wie, co dobrze, mam na myśli. Korzyści dobrze. Utracone to jest cena po 10, bo tyle można byłoby mieć, to są korzyści utracone. Natomiast tak, strata realna jest za produkt, tak. Za towar, który mi zginął. Dobrze, czy pan Myszka już wyczerpał tematy? Pan Ząbkowski, proszę bardzo. A później, nie, jeszcze tam widzę, że kolejka jest zadających pytania, dobrze. Pan Ząbkowski, oddaję panu głos. No ja miałem dwa pytania. Pierwsze pytanie to już w zasadzie tutaj pani wiceprzewodnicząca i pan Myszka poruszyli odnośnie ubytku wody. To już nie będę o to pytał. Następne moje takie pytanie jest na komisji w dniu 22 września poruszałem taki problem odnośnie przepompowni wlewniowej na Zagórzu. Chodziło mi tam o zgłoszenie pani Grażyny K., która jest przy przepompowni. Miała tam po prostu tak jakby zastrzeżenia co do poboru z jej gospodarstwa prądu na przepompownię i nieuregulowania tych spraw. Czy ta sprawa już do tego czasu jest zakończona, uregulowana z tą panią i czy tam jest założony licznik na tej przepompowni już, czy jest odcięte zasilanie od jej przyłącza domowego? To może ja odpowiem, bo jest to, że tak powiem, jako inwestycji w zakresie inwestycji. Tak, jest ten temat już uregulowany, tam licznik był podpięty już jakiś czas, tylko nie było, że tak powiem, przepięcia, tak, czyli w tym momencie włączenia pod właśnie ten licznik, tylko pobierania prądu od pani. Natomiast z tej informacji, którą mam z przedwczoraj, to jest ten temat już uregulowany i sprawa zamknięta. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytanie? Pani Pabian, radna z Biesiadek. Proszę bardzo. Nie mam tak bardzo pytań, tylko chciałam się właśnie odnieść również do tych strat
No, było to już kilkakrotnie poruszane. Oczywiście te straty, pan prezes tutaj przedstawiał, że nigdzie na świecie nie ma, żeby takich rzeczy nie było. Oczywiście gmina, mając właśnie jeszcze pod sobą gospodarkę wodno-kanalizacyjną, nie naliczała w tym czasie, prawda, do cen wody amortyzacji. Nie naliczając amortyzacji, nie gromadziła środków na otworzenie majątku. No, gdyby też naliczała tą amortyzację, wiadomo, ile by woda kosztowała. To jest kilkadziesiąt procent. Mamy o tym świadomość. Czyli nie gromadząc tym środków, nie posiadała na różnego rodzaju przeglądy, remonty, odtworzenie właśnie tego majątku. Jeżeli w tym czasie nie były te inwestycje wykonywane, no urządzenia, które mają ponad 20 lat, wiadomo, ulegają zniszczeniom, degradacji, więc te straty są nieuniknione. Tutaj pan prezes przedstawił to dzisiaj tak bardzo obszernie, raczej bym powiedziała wykładowo, porównał nas cenę wody do RP WIG Brzesko, do cen w Krakowie. Jak ja wiele razy na komisjach czy sesjach poruszałam ten temat właśnie, ten rozkładania tych cen jednostkowych. Tak, my nie możemy się porównywać do metropolii. U nas jest 1000 odbiorców, w miastach jest kilkaset tysięcy, Kraków to są miliony odbiorców. Także te ceny jednostkowe oczywiście wiąże się sprzeciwem społecznym, bo płacimy wszyscy i zawsze będą krytykowane. Jeżeli chodzi o koszty, no to też wiemy, że idą cenę paliw w górę, cenę energii. To wszystko nakłada się na koszty. Prowadząc własną działalność gospodarczą, jeżeli koszty są większe od przychodów, wiadomo, że przedsiębiorcy podnoszą cenę usług, bo mają ZUS-y, mają podatki, koszty pracownicze, to wszystko się nakłada na cenę usług. Oczywiście wszyscy byśmy tutaj chcieli, żeby ta cena wody była jak najniższa w naszej gminie. No niestety jest jak jest. Będziemy, jeżeli by się dało przyszłościowo, oczywiście jest to w strategii gminy, żebyśmy mieli własne ujęcie wody, są poczynione kroki w Gosprzydowej. Byłoby bardzo dobrze, jeżeli by tak, żeby nie musielibyśmy, prawda, kupować od Czchowa, który Czchów, prawda, te koszty my płacimy. Koszty mieszkańców Czchowa my też ponosimy również. Także tylko chciałam się odnieść sugestii. Dziękuję. Dziękuję jako ad vocem tylko chciałem powiedzieć, że w pełni się zgadzam z tym, co pani radna powiedziała. Dziękuję bardzo. Pan radny Kazimierz Hołest. Proszę podać mikrofon. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja chciałem się dołączyć do podziękowań. Faktycznie pan prezes przedstawił na to wszystko bardzo merytorycznie i tak ze zrozumieniem. Myślę, że taka informacja i dla radnych, i dla mieszkańców jest bardzo istotna, bo nie ma nic gorszego jak dezinformacja i później powstają z tego różne plotki, insynuacje. Ale ja chciałem zapytać panie prezesie o, bo zabrakło mi tu ewentualnych planów na przyszłość. No może to tak poprzedni prezesi to zbyt dużo planowali, a mniej z tego wychodziło, ale ja mniej więcej chciałbym coś usłyszeć od pana prezesa. Jakie ma pan plany? Czy tylko głównie chce się pan skupić na sprawach Wodkanu, czy jeszcze w perspektywie ma pan jakieś plany odnośnie wykonywania innych zadań tutaj dedykowanych przez gminę, czy nawet na zewnątrz, czy dosprzętowienie spółki, czy w tym kierunku pan zamierza iść, czy raczej nie? Proszę o odpowiedź, dziękuję. Bardzo dziękuję za konstruktywne pytanie. Panie radny, Wysoka Rado, to znaczy, a więc tak, na dzień dzisiejszy jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, dysponujemy tym, czym dysponujemy, nie będę już się powtarzał, o tym było mówione. Rozumiem, że w zamyśle gminy, w ślad za tym, że będzie rozbudowana dalsza sieć wodociągowa, kanalizacyjna, już mamy fakt, że jest ujęcie wody, jest rozpisany przetarg,
często pan wójt mówił o budowie nowej oczyszczalni drugiej. Czyli mówiąc krótko, no podstawowym celem jest stworzenie takiego drugiego RPWiK-u, tak mówiąc w uproszczeniu. Czy to będzie spółka, bo gmina sobie z tym nie poradzi. Jeżeli będzie druga oczyszczalnia i powiedzmy obłożenie sieci wodkanem na poziomie 90 kilku procent, no to proszę państwa, to tu już jest, że tak powiem, co robić, żeby tym administrować, kontrolować, sprawdzać, rozliczać, windykować i tak dalej. I proszę państwa, ja tam również napisałem takie zdanie, że spółka nie ma samochodu WUKO, nie ma koparki, że te różne, w RPWiK-u jest ekipa remontowa. Tam jest samochód dzisiaj taki sąco tłoczący WUKO, to jest wydatek rzędu 2-3 miliony złotych, żeby państwo wiedzieli. To jest kwota abstrakcyjna, której gminy ani ECO nigdy nie będzie stać. To są takie ceny samochodów specjalistycznych. To takie wodociągi mają w Warszawie, w Krakowie, Brzesku. Natomiast skoro u nas się to zdarza, że trzeba go zadysponować raz w miesiącu, no to korzystanie z usług obcych, no to jest tak jak biuro rachunkowe. No nie każdy zatrudnia księgowego, bo taniej mu jest iść do biura rachunkowego, jak ma 10 faktur. Tak samo i u nas. No nie ma tych awarii aż tyle na 1000 odbiorców, żeby kupować WUKO, czy żeby mieć brygadę remontową i koparki i tak dalej. Bo lepiej jest wziąć koparkę na rynku dwa razy w miesiącu gdzieś tam wynająć. Także głównym filarem i trzonem to jest wykonywanie zadań własnych, co również wynika z istoty spółki komunalnej. Bo proszę państwa, to się wiąże też chociażby nawet z powierzaniem pewnych zadań, z trybem in-house, z procedurami przetargowymi i tak dalej, i tak dalej. To jest po pierwsze. Po drugie, no tak na dobrą sprawę, proszę państwa, oprócz tych świadczenia przyłączy, no to spółka właściwie rzecz biorąc nic takiego nie ma do zaoferowania, co by była konkurencyjna, na przykład chociażby, no co, układanie kostki brukowej czy czegokolwiek, bo proszę zwrócić pod uwagę, że jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na pełnej księgowości każdą usługę musi owatować 23%. Nie, tylko nieliczne są na 8%. W związku z powyższym świadczenie usług dla indywidualnych odbiorców, gdzie, no nie wiem, czy to mogę mówić do mikrofonu, bo wiadomo, że każda usługa świadczona przez podmiot powinna być ofakturowana i owatowana, ale często, gęsto z różnych powodów dzieje się inaczej, bo ktoś mówi, że nie potrzebuje rachunku. Nasze usługi zawsze będą droższe, chociażby o 23%. W każdym jednym elemencie. Dlatego też, tutaj nie ukrywam, że często dochodzi do sporu między mną a panem wójtem, gdzie pan wójt podaje kwotę, którą jest w stanie przeznaczyć. I to jest kwota brutto z VAT-em. Przykład, na przykład zrobienie palisady koło przedszkola 900 zł brutto. Czyli ja od tego muszę odliczyć VAT. Każdy usługodawca, państwo wiecie, bo się poruszacie, podaje cenę netto plus VAT. Nigdzie tak nie ma, że chyba że się idzie do sklepu detalicznego. Natomiast my, jako zbrojne ramię gminy, dysponujemy tym budżetem, który ma gmina. I gmina ma przeznaczone 900 zł na przykład i to jest kwota brutto w tym VAT. Ja nie mogę zrobić coś, co by było bez VAT-u. No nie da się dokonać takiego transferu, bo jest rozliczenie, zupełnie to są dwa niezależne podmioty. Gmina jako jednostka samorządowa i spółka prawa handlowego. Także tutaj z jakby jakimś tam mega dywersyfikacją działalności, to ja bym tutaj był bardzo ostrożny w deklaracjach, bo żadna ze spółek typu komunalnego, czy to są, bo my to właściwie rzecz biorąc tak się skupiamy, łączymy wiele elementów, tak, gospodarka komunalna, gospodarka troszkę śmieciowa, gospodarka wodno, czyli takie trzy w jednym, prawda? I wydaje mi się, że tu jest już co robić, bo przecież jest jeszcze utrzymanie oświetlenia, można powiedzieć o utrzymaniu przystanków, no tutaj pani jedna powiedziała na temat przoku, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No to, żeby spółka, no to jest po prostu marzenie ściętej głowy, żeby spółka mogła konkurować w przetargu i dla własnej gminy robić zbiórkę odpadów komunalnych. No co za tym idzie? Siłą rzeczy pewno cena może byłaby dla mieszkańców mniejsza. No nie mamy śmieciarek, nie mamy samochodów, nie mamy sprzętu, nie mamy instalacji do utylizacji i tego mieć nie będziemy, prawda? No czyli ten element, prawda, zadań własnych gminy. Ocznieżanie na przykład, no to jest kwestia gotowości, kwestia traktora, tam są wymogi w specyfikacji, bo ja czytałem przetarg. To nie jest, że ja z Ursusem 30 wyjadę. To trzeba mieć o określonej mocy, taki traktor, który wjedzie w zaspę i z niej wyjedzie i tak dalej. Natomiast
Istota sprawy, jeżeli takie są zamiary gminy i przyzwolenie państwa radnych, a wiem, że będzie, bo jest i w planie budowa oczyszczalni, rozbudowa dalsza wodkanu z tych pieniędzy rządowych. W związku z powyższym, no proszę państwa, no to tutaj jakby wzmocnienie techniczne, fizyczne, logistyczne, no to myślę, że tu jest poważne wyzwanie i te rzeczy, o której tutaj pan Myszka radny powiedział, przegląd hydrantów, przegląd sieci. Proszę państwa, to jest cała gmina, to jest sieć, połowa z niej ma 20 lat. To są biesiadki, tam to było to początku i tak dalej. To na logikę wydawać by się mogło przecież, że nie wspomnę już o konieczności remontów czy budowy nowej oczyszczalni i tak dalej. Że to są rzeczy, które w sposób naturalny ulegają eksploatacji i oprócz tego, że muszą mieć na to pieniądze, to jeszcze musi być czynnik ludzki, no ktoś to musi zrobić. Bo dziś, jak tutaj mówimy o zrobieniu tam, nie wiem, lampy czy kawałka asfaltu i tak dalej, to jest pewna taka ciąg zdarzeń i tych połączonych. Natomiast istota spółki komunalnej jest taka, że wykonuje ona, jakby to powiedzieć, w większości zadania własne gminy. Jak państwo widzicie, na przestrzeni ostatnich 10 lat tych zadań w własnych gminach dostała kilkanaście co najmniej, dodatkowych, których wcześniej nie miała. Są tutaj na tej sali radni, którzy są grubo ponad 10, a może i 20 lat. Myślę, że pan przewodniczący Prus tutaj ma dużo większe doświadczenie ode mnie i wielu, wielu zadań gmina nie miała. Dzisiaj te zadania gmina ma, ale nikt się nie zastanowi, z czego to będzie, prawda, finansować. Chociażby nawet, proszę państwa, sprawa PSZOK-u, czyli zbiórka odpadów wielkogabarytowych. No wszystko, każdy jest fajnie, wszystkim wesoło, jak czysto wokoło. Tak mnie uczyli w szkole Wierszyka. No tak, tylko kto za to będzie płacił, tak? Kto za to będzie płacił? A PSZOK w sobotę, jak się przyjedzie, to tam się już kolejka ustawia. Tam się już ustawia kolejka. Ile jest wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. I to jest zadanie własnej gminy, tak? No tak, tylko że możemy zrobić 3 PSZOK-i. Tylko kto będzie, skąd na to wszystko finansować? I tych zadań gminnych cały czas dochodzi. To. I pan wójt musi się zdwoić, troić, jak w budżecie to wszystko spiąć, żeby te zadania zrealizować. Bo w ślad za tym nie idzie finansowanie. To nie jest tak, jak było 500+, które było zadaniem rządowym zleconym i w ślad za tym szło finansowanie, powiedzmy. Czy tam zadania związane z na przykład administracji rządowej. Mam tu na myśli Urząd Stanu Cywilnego na przykład. W jakiejś tam części jest to finansowane. Natomiast tu dokłada się zadania własne gminy, gdzie de facto gmina, czyli organ wykonawczy, musi to zrobić jakimiś rękoma, najczęściej rękoma spółki. I teraz jest pytanie, kwestia taka, za co i kto i kiedy. Tak to wygląda. Dziękuję panie prezesie za wyczerpującą odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli chodzi o zadania rządowe, też wiemy, że nie są wycenione właściwie. Mamy na to dowody, także nie w 100% pokrywa to nasze wydatki na ten cel. Ja mam takie pytanie, w ostatnim czasie, to może pan wójt tutaj nam powie, bo z tego, co się zdążyliśmy zorientować, zmieniona została umowa dzierżawy i czynsz dzierżawny został obniżony. Z tego, co widzę, no to pomimo tego obniżenia dalej te zaległości są. Na zapłacie czynszu. Moje pytanie do pana wójta jest takie, bo ustalając ten czynsz, tłumaczono nam, pan tutaj nam tłumaczył, że ten czynsz musi być realny i że z tej właśnie wyliczenia realnego wychodzi ta kwota, która była pierwotnie ustalona. Natomiast dzisiaj został obniżony do jakiej kwoty i czy ta zasada, która wtedy obowiązywała, już nie obowiązuje? Jeśli tak, to dlaczego? Znaczy, jeżeli chodzi o sprawy związane z czynszem, no to tak tutaj już rozmawialiśmy na komisjach, było to przeliczone do 100% odbiorców, którzy mają możliwość na danej sieci. Natomiast no właśnie z sytuacji tego, że tych przyłączy jest zdecydowanie mniej i te koszty stałe są i rozkładają się na większą liczbę, na mniejszą liczbę mieszkańców, a też są ponoszone tych wpływów właśnie ze względu na mniejszą liczbę odbiorców, takich nie ma, no to też takie tutaj działania, taka decyzja zapadła. Jak tutaj już zostało wspomniane, zaległości były, jeżeli chodzi o wodę, w okolicach 350 tysięcy złotych. Teraz one spadły już o połowę, też biorąc pod uwagę
fakt chęci rozbudowy sieci i też konieczności administrowania tego przez spółkę. No też musimy, że tak powiem, biorąc pod uwagę, że jest to podmiot w 100% własnością gminy, w jaki sposób pomóc, tak jak powiedzmy państwo polskie wspomaga przedsiębiorców prywatnych różnego rodzaju tarczami antykryzysowymi, również gmina, patrząc na sytuację finansową spółki i stan, jak również no, zasadność, czy powiedzmy relacje tych wpływów, a te, które były przewidywane, no taka decyzja zapadła w związku z tymi przepisami, które w dobie pandemii obowiązują. Nie jest to tendencja stała, tylko zakładamy czasowa, aby dać możliwość oddechu spółce i w perspektywie liczymy, że ta sytuacja już nie będzie się powtarzać. Panie wójcie, niech mi pan przypomni, jaka była kwota pierwotna z umowy, a jaka jest dzisiaj? Co do pierwotnej kwoty z umowy, nie jestem w stanie w tym momencie panu powiedzieć. To było coś ponad 300 tysięcy złotych. Natomiast ta stawka została zmieniona, powiedzmy, że to było 1 do 0,2, czyli zostało to znacznie pomniejszone. 1% teraz jest to 0,2. Czyli 0,2% wartości majątku, który został wydzierżawiony, tak? Tak. Tak. No bo to też trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Ja nie jestem tutaj za tym, czy nie chcę poddawać pod dyskusję, czy to zostało właściwie, czy ja od strony prawnej, to znaczy skoro wtedy, bo przecież można było od razu dać w dzierżawę ten majątek za przysłowiową złotówkę i tylko wtedy nam tłumaczono w ten sposób, że no nie można tego zrobić za taką kwotę, ponieważ będzie to niezgodne z wszelkimi zasadami, które się odnoszą do tego typu właśnie dzierżaw i musi to być realny czynsz ustalony na podstawie tam wartości i tak to tam było przedkładane. W związku z tym ja dzisiaj dlatego pytam, że no dzisiaj ta realna wartość czynszu jest 0,2 i to znaczy przepisy dopuszczają taką możliwość, a drugie moja kontynuacja tej myśli mojej jest taka, że ta wartość czynszu została wkalkulowana w ustalanie stawek za wodę i za ścieki, bo to już sprawdzaliśmy i dyskutowaliśmy na ten temat, to dzisiaj no nijak się ma z wartością, która dzisiaj jest. Oczywiście, no ktoś powie, sytuacja rynkowa się też zmieniła, no i dzisiaj jakbyśmy kalkulowali te stawki, to pewnie by były wyższe niż wtedy, kiedy występowaliśmy o zatwierdzenie poprzednich stawek. No ale fakty są takie, bo ja zmierzam do tego, że jeśli była możliwość wydzierżawiania za złotówkę przysłowiową, no to trzeba było wydzierżawić za złotówkę, a nie naliczać czynszu 300 tysięcy sztucznie, bo myśmy na ten czynsz musieli dać spółce, a spółka go oddała z powrotem w czynszu. Także no to było takie trochę, pod tym kątem właśnie pytam. Czyli jest to lege artis wszystko. Tak, znaczy tak jak powiedziałem wcześniej, przepisy wprowadzone w trakcie covidowe dają taką możliwość. Standardowo nie byłoby to możliwe i też w momencie przygotowania wyliczania stawki, no przyjęcie takich rozwiązań nie było możliwe. I dlatego też to, co wspomniałem wcześniej, jest to sytuacja chwilowa, w perspektywie wróci to do tej stawki. Chwilowa, to znaczy jak chwilowa, jak pan przyjmuje, że... No zakładam, że jeszcze będziemy to analizować, wynik finansowy z końcem roku i myślę, że z początkiem nowego roku będę w stanie państwu na to pytanie odpowiedzieć precyzyjniej. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do pana prezesa są? Ja, panie prezesie, bardzo dobrze się pana słucha, trzeba powiedzieć, i myślę, że radni dużo się dowiedzieli, bo nikt nie przysypiał i cisza była. To taki jest mój wniosek, że radni słuchali uważnie, tak jak dzieci w szkole nie hałasują, to znaczy, że słuchają, nie? I tutaj podobna zasada, że dobrze.
To już tak, pan prezes to już wspomniał dzisiaj raz i myślę, że o tyle jesteśmy mądrzejsi. Ja mówię tak, warto rozmawiać i warto mówić prawdę do bólu, bo nie po to jesteśmy tutaj, żeby sobie opowiadać bajki czy jakoś tam pudrować rzeczywistość, tylko że jeśli jest ona nawet no, trudna, to trzeba przekazać radnym, słuchajcie, jest jak jest, musimy z tego w jakiś sposób wybrnąć i o to chodzi. Cały czas no, my nie po to tutaj jesteśmy, żeby rzucać kłody pod nogi, tylko żeby też pomagać na ile to jest możliwe. Natomiast chcielibyśmy być równymi partnerami do dyskusji i dowiadywać się na bieżąco i w odpowiednim czasie. Bo jak się nastawia po fakcie, to każdy się denerwuje i pewnie pan wójt by się tak denerwował i pan prezes by się tak denerwował. Każdy nie lubi być zaskakiwany i dowiadywać się po fakcie i jeszcze stawiać go pod ścianą, że no tak trzeba, bo innego wyjścia nie ma. Pani radna Stolarczyk chciała jeszcze zabrać głos, udzielam pani głosu, proszę. Ja oczywiście też już pytań, wydaje mi się, że są wyczerpane pytania i wszystko wiemy. Chcę tutaj z tego miejsca podziękować panu prezesowi za wyczerpujące informacje. Chcę również dodać, że pewno włożył w to dużo czasu i wysiłku, żeby to wszystko przygotować. Ze swojej strony widzę jego zaangażowanie, ponieważ no, z kuli tego, że pracuję blisko spółki, widzę jak jest zaangażowany. No, muszę go tutaj pochwalić, że rzeczywiście z tymi wszystkimi ludźmi, którzy przychodzą do spółki, mają problem, osobiście rozmawia, osobiście załatwia. I dziękuję również za tą wiedzę ekonomiczną, którą dostałam tutaj, która mi została przekazana. Ja myślę, że tutaj pan prezes również dużo dowiedział się na temat pracy rady ode mnie i też zmienił swoje podejście co do zdania na temat pracy rady, bo różniliśmy się tutaj w wielu kwestiach. Wydaje mi się, że też mu naświetliłam, jak to wszystko wygląda i jak radny pracuje i co może, co nie może. Także jeszcze raz dziękuję i wydaje mi się, że oczekiwać będziemy, panie prezesie, tego, że klient, który jest odbiorcą, znaczy odbiorca, który jest klientem spółki, zawsze będzie zadowolony z pracy spółki i to przekładać się będzie na to, że ceny nie pójdą do góry. Będziemy wszyscy pracować nad tym, żeby te ceny utrzymać i żeby każdy tutaj po prostu miał możliwość przyłącza i korzystał z tej wody, która nie będzie za droga. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do pana prezesa w tym punkcie? Pan radny Tekiela, proszę. Proszę państwa, ja staram się nie ograniczać wystąpień i nikomu nie, czasu nie mierzyć, dlatego że jest okazja i czas ku temu, żeby do bólu pytać o wszystko, co nurtuje radnych. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Ja tak krótko tylko nie będę dużo tematów poruszał. Parę spraw, które mi się narzuciły z tej analizy pana prezesa, to są dwie rzeczy może najważniejsze, bo ładnie pan tu mówił nam o zyskach, stratach, o funkcjonowaniu spółki. Wszystko jest fajnie, w porządku, jeżeli się to przekłada, nawet nie mówię na zyski, tylko żeby generować jak najmniej strat i te rzeczy, które są z tym związane. Nie będę tutaj poruszał tematu, które były wielokrotnie poruszane na komisjach odnośnie gdzie są błędy popełniane, w jakich tam okolicznościach są te rzeczy załatwiane, bo to jest nie temat na tą tutaj akurat sesję. Mnie najbardziej, jak to powiedzieć, żeby to było tak, najbardziej mnie to boli i niepokoi, bo gmina ma cały czas problem z budżetem i borykamy się z tym, żeby jak najmniej strat przynosiła nasza obecność, nasze spotkania, nasze analizy, być może wiadomo, że się różnimy, każdy ma swoje zdanie. Moje zdanie było od początku, jest jedno. Jak był pan prezes wcześniejszy, pan nazwisze wójt i teraz jest pan, dziwię się jednej rzeczy, która jest tutaj cały czas nie była poruszana, bo był pan w Radzie Nadzorczej od początku tej spółki, miał pan wpływ, chyba że pan nie miał wpływu, miał pan wpływ na zarządzanie też tą spółką i cały czas przynosiła ta spółka straty. I żadnego nie było pomysłu do dnia dzisiejszego, który pan tu nam przedstawia, że można coś zmienić, aby te straty można było w tamtym czasie czy wprowadzać i w jakiś sposób te straty nie były aż takie. No. Dlatego
moja ocena jest trochę taka negatywna, bo jeżeli by, tak pan przyszedł, wcześniejszy prezes, przyszedł pan z zewnątrz i próbował coś zmienić, no niestety skutki były, no nie były złe, ale też były, bo jest to trudny temat spółki komunalnej, to tym bardziej dziwię się, że pan od początku działalności tej spółki jest pan w zarządzie i pan tu ładnie to opowiada. Pięknie wszystko to wygląda, no ale niestety widząc pewne posunięcia do tej pory, jak ta spółka funkcjonowała, funkcjonuje cały czas, w mojej ocenie się wiele nie zmieniło i myślę, że się nie zmieni. Ja jestem przeciwny takim zasadom, żeby dublowanie stanowisk było z gminy do spółki, bo koszty wtedy rosną i przenoszenie. Zawsze byłem przeciwny temu, żeby spółka funkcjonowała, jestem przeciwny. Te zadania powinny być przeniesione do referatu gminy i gmina się powinna tym zajmować. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, oddaję głos. Ad vocem. Nigdy w zarządzie nie byłem, żeby była jasność. Pan mówi, że byłem od początku. Nigdy w zarządzie nie byłem. Byłem na Radzie Nadzorczej. Okej. Okay. Teraz pan ma prawo zadać pytania i pan ma prawo, a ja mam obowiązek odpowiedzieć. Miał pan wpływ albo pan nie miał wpływu? Odpowiadam szczerze wobec. Nie miałem, bo żaden członek Rady Nadzorczej, już to kiedyś wyjaśniałem, zgodnie z artykułem 219 paragraf 3, cytuję, członek Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania wiążącej polecji zarządowi. Mogę powtórzyć jeszcze raz. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania wiążących polecji zarządowi. I to jest odpowiedź na pana pytanie, czy miałem wpływ, czy nie miałem. W związku z powyższym porównałbym to do takiej sytuacji jak wójt wybierany w wyborach powszechnych i rada, no proszę coś nakazać wójtowi, że ma zrobić tak, że ma taką politykę kadrową stosować albo nie. I mogę powiedzieć tak, ja jako mieszkaniec mogę powiedzieć tak, szanowny panie radny, czy miał pan wpływ na to, że w gminie jest tak, a nie inaczej? I pan powie, no nie, no za dwa lata będą wybory. To tak samo wygląda w spółce, dokładnie, szanowni państwo. Czyli mówiąc krótko, tu już kiedyś była taka dyskusja, to po co jest ta rada, co ona robi i tak dalej. Rada jest, wynika z ustawy, ona musi być. Rada stoi, sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. Tak mówi ustawa. Cytuję paragraf pierwszy, artykuł 219. Innymi słowy, część z państwa pamięta tutaj kazus, który był z prezesem Piotrem S. I to nikt inny jak ja, jako przewodniczący rady, wychwyciłem, wyłapałem, udowodniłem i zakończyłem tą sprawę. Sprawa jest zakończona, skończyła się wyrokiem. To jest zadanie Rady Nadzorczej. Natomiast żaden członek Rady, ani przewodniczący nie może powiedzieć to rób, tego nie rób, ponieważ to zarząd odpowiada za wszelkie zobowiązania i za wszelkie te. W związku z powyższym, ja z 12-letnim doświadczeniem w Radach Nadzorczych dużych spółek, proszę państwa, zawsze używam do protokołu takich sformułaj. Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że na przykład projekt XYZ jest ryzykowny pod względem takim, takim, takim. I zwracam się, żeby zarząd wziął pod uwagę na ryzyka tego, tego i tego. A zarząd mówi, niech się pan nie martwi, wszystko będzie dobrze, super. Za rok, jak się pociąg wykolei i każdy mówi, gdzie była Rada Nadzorcza, to ja wtedy wyciągam protokół i mówię, zwracałem na to uwagę, że taka i taka sytuacja może doprowadzić do tego. Ale zarząd mówi, nie, 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 to ja podejmuję decyzję i to jest tylko, biorę pod uwagę jako jeden z elementów opinii. To tak to wygląda. Także zarządem nigdy nie byłem, a w Radzie Nadzorczej wszystkie, można sobie protokoły przeglądać, jeżeli jakikolwiek by, to zawsze było, że Rada Nadzorcza zwraca uwagę na to, że działalność spółki nie może być prowadzona nierentownie, zwraca uwagę na optymalizację kosztów, na to, że wynik musi być dodatni i tak dalej, i tak dalej. I zarząd, jakby to powiedzieć, no do tego się dostosowywał na miarę potrzeb, stąd też była taka inna rotacja na stanowiskach składu zarządu. Co do co do istnienia spółki w kategoriach zero-jedynkowych, czy ma być albo nie być, szanowny panie, ja jestem tylko najemnikiem. To nie jest decyzja na mnie, dla mnie. W każdej chwili właściciel stuprocentowy, czyli gmina, może powiedzieć, dziękuję, kończymy zabawę, spółkę likwidujemy. Taką możliwość właściciel 100% udziałów w gminie Gnojnik ma. Pytanie jest tylko takie, co w zamian? Czy referat, czy zakład budżetowy, czy może spółka akcyjna, czy może jakaś inna forma? Myśmy mówili nie o formie prawnej, tylko o zadaniach, których będzie coraz więcej, a nie coraz mniej. Bo mówimy, że idziemy w kierunku rozwoju sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, różnych usług komunalnych, gospodarczych i tak dalej, i tak dalej. Czy
gmina jest w stanie jako urząd zorganizować i też jakimś tam, powiedzmy, aspektem technicznym, proszę Państwa, nie zapominajmy też jeszcze o takim subtelnym elemencie jak podatek VAT. To nie jest też tak mieć albo nie mieć, bo gmina, która, dlaczego ja o tym mówiłem, że pan wójt dochodzi między nami do, cudzysłowie, do jakiejś tam różnicy, mówi, że bo dla pana wójta netto jest brutto, a ja jak świadczę usługę albo jak kupuję usługę, jak kupiłem na przykład traktorek za na okrągło 12 300, to mnie on kosztuje 10 tysięcy, bo 2300 mam VAT-u naliczonego. Natomiast gmina, jak kupuje traktorek 12 300, to dla gminy to jest 12 300. I to jest ta różnica, że czy kupiła traktorek spółka, czy kupiła gmina. I tak per analogia z wieloma innymi rzeczami. To też nie można, proszę Państwa, zapominać, że ta spółka jest taka od czci i wiary, albo była odsądzona, bo już jest raczej teraz wróciła do łask, bo jednak do czegoś się przydała. Nie wracam do historii tego słynnego prewskaźnika, prawda, gdzie opinie były, że podmiot, który przejął, mógł odliczać VAT, a natomiast gmina tylko według prewskaźnika. Także proszę Państwa, trzeba brać pod uwagę kompleksowość. To, że spółka ma jakieś wady i ułomności, ma i to bardzo wiele, ale ma też może wiele zalet, z których gmina mogła skorzystać dzięki temu, że pewne zadania zostały przeprowadzone nie przez organ jako jednostkę samorządu terytorialnego, tylko przez zbrojne ramię własną spółkę. Po coś te spółki komunalne wszystkie gminy tworzą, bo to wszędzie jest, po coś to jest. Powiem inaczej, jeszcze na koniec. W gminie Bochnia, Bocheński Ośrodek Sportu i Rekreacji, BOSIR, w realności kryta pływalnia w Pruszówkach. Z zakładu budżetowego się przekształciła w spółkę z o.o. Strata 1 000 000 zł. Proszę sobie zobaczyć do KRS-u uchwała. Kto pokrywa? Bez mrugnięcia okiem Rada Gminy pokrywa 1 000 000 zł. I jeszcze wójt mówi, że nie, no same korzyści. Ile na VAT-ie żeśmy jeszcze zyskali, czego zakład budżetowy nie miał. Także proszę Państwa, szklanka jest do połowy pełna i do połowy pusta. Zależy, co chcemy widzieć. Jak chcemy widzieć, że jest do połowy pusta, bo tyle się wylało, to jest prawda. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że jakby to nie było w spółce, tylko w gminie, to by się wszystko mogło zutylizować. Dziękuję. Dziękuję pani przewodnicząca. Maria Kuc, proszę. Panie prezesie, ja tu chciałam zwrócić uwagę na to, że pytanie pana radnego wynikało z troski o budżet naszej gminy. Spółka, z informacji przedstawionych tutaj w bilansie, wynika, że spółka została od początku działalności dokapitalizowana w kwocie 950 tysięcy złotych. Zgadza się? 950 tysięcy złotych. Po czym wygenerowała, za mojej kadencji, bo ja nie wnikam, co tam było, ostatnie informacje, wygenerowała stratę ponad 500 000 zł w zeszłym roku, tak? Więc to pytanie generalnie wynikało, rozumiem, z troski o budżet gminy. Nie miał pan, jako członek Rady Nadzorczej, oczywiście nie miał pan wpływu na działalność tej spółki. Teraz jako prezes zarządu jak najbardziej ma pan taki wpływ. I w związku z tym nasunęło mi się jeszcze takie pytanie. Czy dalszą działalność spółki opiera pan tylko i wyłącznie na zewnętrznym finansowaniu, czy dokapitalizowaniu, jeśli będzie taka potrzeba ze strony gminy? Czy również przewiduje pan w dalszym okresie, nie wiem, w długoterminowym, powiedzmy, staranie się o jakieś fundusze zewnętrzne, fundusze europejskie? Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, mówiąc o staraniu się o jakieś fundusze europejskie, no to nie ma takich modeli, które by finansowały pokrywanie deficytowej działalności. To musi być jakaś dotacja celowa. Nie, ale jeśli spółka ma zamiar prowadzić działalność inwestycyjną, czy na nie? Na dzień dzisiejszy nie. Kapitałowo tego nie ogarnia. Natomiast co do strat i co do relacji przychodu, czy się będzie kapitałem zewnętrznym posiłkować, czy nie, to proszę Państwa, powiem tak. Nie chciałem tego mówić, no ale niestety zostałem wywołany do tablicy i do narożnika. Z tejże ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, wynika wprost, że jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowe nie pokrywa, podobnie to troszkę działa jak przy śmieciach, to ma prawo i Wody Polskie każdą cenę zaakceptują, żeby tę różnicę zweryfikować. To jest też jakiś kamyczek do tego, co pan przewodniczący słusznie zauważył, że można było zrobić czynsz za złotówkę, a nie za 500 000 i w związku z powyższym... Trzeci mikrofon.
tego wniosek. Dobra. Że musimy już kończyć. No, ale jest cisza w eterze, czyli wiara rośnie, rodzi się ze słuchania. I proszę Państwa, nie ma już na to czasu, żeby Wam jeszcze o taryfach opowiedział. Na przykład sąsiedni grupy. Proszę nie robić wykładu z ekonomii i finansów, Panie Prezesie, dobrze tylko... A to nie jest wykład z finansów, to jest nie wykład, to jest stwierdzenie faktów. Konstatacja, że taryfa w sąsiedniej gminie wynosi 22 zł. I tam gmina dopłaca. To nie jest wykład teorii finansów. Tylko mówię, że proszę Państwa, jeżeli dzisiaj cena kosztuje 9 zł, gdyby były możliwości budżetowe i wiecie Państwo, bo tu radni są na tej sali, gdzie gmina dopłacała i mieszkaniec może płacić 5 zł. No ale przecież wiemy, jakie są możliwości budżetowe. Staramy się, żeby wpływy od mieszkańców pokrywały po prostu koszty funkcjonowania przy już zaciskaniu pasa do maksimum. Zważywszy po to, że są awarie, naprawy i tak dalej, i tak dalej. I ja ze swojej strony, że tak pewno będę robił wszystko, żeby tę cenę utrzymać, która jest. Mimo tych rosnących kosztów, no chociażby nawet płacy minimalnej i wielu, wielu innych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No. Dziękuję bardzo. To znaczy, na pewno trzeba patrzeć bez przerwy i myślę, pan prezes ma to na uwadze, żeby ograniczać koszty. Tutaj też na tej sali kilkakrotnie było mówione o rozwożeniu tej, czy odczytach, czy rozwożeniu faktur i tak dalej. Nie będę wracał do tego tematu. Nie ma sensu. Dyskusja była, czy dwie osoby mają jeździć, czy jedna może jeździć i tak dalej. Szkoda czasu na to. Sprawy księgowe zlecane na zewnątrz, nie przez siły spółki. Wie pan, najlepiej myślę, jest pan zorientowany, co zrobić, żeby było taniej i lepiej. My tutaj z tej perspektywy nam się może wydawać coś. Ale niekoniecznie to jest właściwe, a pan jest w stanie to ocenić i ewentualnie nam powiedzieć nie macie racji albo dlaczego nie macie racji. I wtedy my przyjmiemy i się z tym zgodzimy lub nie, będziemy polemizować. Na pewno musimy wszyscy dążyć do tego, żeby ograniczać koszty, a zwiększać dochody, czyli nic nowego. Uczciwie, jak będą wszyscy płacić, podpinać się, na pewno nam wszystkim będzie lepiej i taniej. I to nie zasada tylko przy wodociągu, ale również przy śmieciach i przy innych daninach, które wszyscy jesteśmy zobowiązani regulować solidarnie, na bieżąco, zgodnie z przepisami. Także to jest taki wniosek, się mi nasuwa, że pan z tej perspektywy, której się pan znalazł od kilku miesięcy, będzie pan miał nie tylko możliwość sygnalizowania, ale siłę sprawczą taką, bo pan będzie decydował. Ja nie wierzę, że jako członek rady czy prezes rady nadzorczej, jak pan coś sygnalizował, że zostały te pana opinie bagatelizowane, bo to by była skrajna nieodpowiedzialność i powinny być brane pod uwagę, jeśli Rada Nadzorcza sugeruje, bo nie ma innych instrumentów, tylko wskazuje zagrożenia, to ktoś, kto jest odpowiedzialny, czy właściciel, czy zarząd, powinien to wziąć pod uwagę i przeanalizować i ewentualnie podjąć działania takie, żeby te ewentualnie zagrożenia usunąć i zlikwidować. Także taka krótka dygresja do tego, jeśli pan prezes jeszcze chce coś. Jedno zdanie ad vocem, a propos, bo nie będziemy rozstrząsać tematu, rozwożenia kopert. Przyjąłem to z wielką pokorą i tak jak pan powiedział, nam się wydaje, jak jest. Rozłożyliśmy to wszystko na czynniki pierwsze. Jest to na dzień dzisiejszy najlepsza i najtańsza i najbardziej optymalna metoda. Jeżeli chcemy mówić na kolejnej sesji 3 godziny, możemy. Myślę, że w kuluarach możemy sobie na ten temat porozmawiać. Był ten temat omawiany, panie przewodniczący, proszę mi wierzyć. Dobrze. Tylko że w realności innej lepszej możliwości nie ma. Tylko to też się spotyka z takim odbiorem społecznym nie bardzo korzystnym. Mówią, że konia dorożkarskiego nauczymy i będzie chodził i zatrzymywał się przed każdą posesją. Listonosz od wieków jeden chodzi i da radę, dlatego, ale nie... Proponuję wprowadzić taki punkt na kolejną sesję, 2 godziny będziemy o tym mówić. Dobrze. Ze szczegółami. Dziękuję. Czy są jeszcze na dzień dzisiejszy był ten temat rozważany, jest to najlepsza, najbardziej optymalna metoda. Dlaczego? Można byłoby godzinę o tym mówić. Dobrze. No, dziękuję za te konstruktywne sugestie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana prezesa? Nie ma. Dziękuję bardzo. Oczywiście zgodnie z zapowiedzią teraz będzie 3 minuty przerwy, ale jeszcze, żeby dokończyć
całościowo tą sprawę. Panie Wójcie, do Pana mam pytanie, bo w tym samym piśmie, do którego odniósł się Pan Prezes i nam napisał informację ad 1, ad 2, ad 3 i za to dziękuję w tym momencie, Pan jakby nie odniósł się w ogóle i nie zrobił nam Pan tej informacji, o którą w ostatnim zdaniu prosiłem. Jednocześnie proszę Pana Wójta o przygotowanie przez Urząd Gminy wykazu wszystkich zleceń i płatności gminy na rzecz spółki jako gnojnik za okres od 1 stycznia do 27 października. Wykaz ten powinien zawierać w szczególności przedmiot, termin, zakres zlecenia umowy, w tym krótki opis, termin realizacji, osobę odpowiedzialną w Urzędzie Gminy za realizację zadania, kwotę i termin płatności. Nie zostało to dostarczone? Niedostarczone. No, ja nie mam takiego. No to tutaj, no nie wiem, pani sekretarz była za to odpowiedzialna, ale to sobie zweryfikuję i w najbliższym czasie ustalmy, do tygodnia będzie to dostarczone. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie wiem, dlaczego taki, bo wiem, że rozmawialiśmy na ten temat i było tutaj dyspozycja, aby zostało to przygotowane i przekazane. Natomiast, no nie wiem, może ze względów no, pewnych tam ograniczeń personalnych gdzieś taka takie niedopatrzenie, ale postaram Składam się to na ferwor walki i zadań, wielość zadań w urzędzie, niech to tak będzie. Sprawdzimy na przyszłość bardzo bym prosił, żeby jednak nasze prośby zostały tutaj jakby w miarę możliwości spełnione. Oczywiście będziemy się starać, w zależności jakie będą. Natomiast tutaj, tak jak mówię, do tygodnia one zostaną dostarczone. Panu Prezesowi dziękuję. Oczywiście może zostać do końca naszych obrad, jeśli tylko dysponuje czasem i chęciami, to tak, jeśli nie, to bardzo Panu dziękuję za przybycie, za informację. Ogłaszam 15.